bany, te same piki do tej pory, w sumie jeszcze nie wszystkie bany były wyłączone, mieliśmy 5 banów Malzahar i 6. ban ze strony tym razem Overused. Co to będzie, Wojtku? Tak, dosyć długo to czekałem. Tamken, tak, to jest jedna z tych postaci, które w ostatnim czasie też się pokazują i wiemy doskonale, że Kubyt akurat lubi troszeczkę pograć sobie na tych takich przypakowanych czempionach, które są w stanie wytrzymać tych obrażeń, które lecą w jego kierunku. To sum w sumie jest, bardziej sum niż żaba, tak mi się wydaje. No cóż, no tak, oryginalnie jest to sum, ale no wiadomo, że każdy mówi co mówi, tak więc nie będziemy tutaj jakby to powiedzieć blokować takich opcji. Czekamy na pierwszy wybór. Nie ukrywam, że czempionów mamy naprawdę sporo i szczególnie midlane ucierpiał tutaj. Wiadomo, że Overused zbanowało toplanera, zbanowało junglera, zbanowało supporta, tak więc tutaj z ich strony takie bardziej to zostało wyrefinowane. Mamy Jayce'a, tak więc ja jestem naprawdę szczęśliwy, bo to jest w ostatnim czasie mój najczęściej grany czempion, aczkolwiek ja lecę w kierunku Paranga, aniżeli w kierunku jakiegoś, nie wiem, Dady chyba grał też dobrze Jayce na midzie kiedyś. Tak więc zobaczymy, gdzie będzie faktycznie grane. Urbizort tym czempionem zagrał chyba 2 albo 3 gierki podczas tych mistrzostw Polski, kiedy to on został mistrzem, tak więc może to być Jayce na topie, ale wiadomo, że tutaj cały czas jest to flex pick i jedyne co mnie dziwi to fakt, że został wybrany w pierwszej rotacji. Że tak szybko, tak. Można było z tym poczekać. Podejrzewam, że przeciwnicy raczej aż tak hardo by się na tego Jayce'a nie rzucili. No, ale coś tutaj na pewno jest przygotowane też przez Nicht Gut. Oni wiedzą, jaki mają plan na tą rozgrywkę i po prostu chcą go realizować niezależnie od tego, jak tutaj przeciwnik mógłby na to wszystko zareagować. Na razie pokazywany Swain, do tego wszystkiego pokazywana była również Eliska, ale widzimy, że nastąpi prawdopodobnie zmiana i będzie to jungler oraz support. No to jest coś, co z reguły częściej widujemy, jeżeli chodzi właśnie o ten wybór pierwszej rotacji po stronie czerwonej, jeżeli nie mamy otwartych już takich totalnych opeków, prawda? A wiadomo, że też warto tutaj podebrać tego Brauma, żeby jednak Kubyt tej postaci w swoje ręce nie dostał. No i też poniekąd właśnie z tej strefy komfortu go delikatnie wyrzucić. Zobaczymy, co teraz będzie podjęte, bo jeszcze w tym momencie pewnie nie poznamy, czy to jest Jayce, gdzie w ogóle ten Jayce będzie grał. Mam nadzieję, że to nie będzie deft, czyli oczywiście Jayce na AD carry. Nie chcemy tego zobaczyć. Widzieliśmy raz podczas Mistrzostw Świata i dzięki, już więcej nie chcemy. W każdym razie możemy zobaczyć teraz botlane ekipy Nicht Gut. Możemy zobaczyć, wiadomo, nie ma tam Kencha, nie ma Brauma, ale mamy kilka innych naprawdę ciekawych supportów. Też karma wyłączona, jeżeli oczywiście o tych czempionów, o których mówiliśmy, które mogą grać faktycznie na supporcie. Kortar, czy on zagra Evelynn? To chyba właśnie on grał Evelynn w naszym turnieju. Tak, tak, ale wolałbym chyba jednak tego nie widzieć. Znaczy, akurat ta Evelynn nie była najgorsza, więc tutaj trzeba przyznać, że to, co w teorii powinien robić, to robił, tylko mimo wszystko dalej jakoś tak wielkiego potencjału w tej postaci nie widzę, ale to mówię to też historycznie troszeczkę. No cóż, jeszcze nie teraz, ale zobaczymy, jak będzie to w późniejszych rotacjach. W każdym bądź razie Taric plus Sivir to są te postacie, które tutaj będą na bottom lane, jeżeli chodzi o ekipę Nicht Gut, i Taric pokazywał już naprawdę też wielkie możliwości. No przede wszystkim po 6. poziomie jesteśmy w stanie w miarę łatwo dajwować, jesteśmy w stanie też dość dobrze bronić się przed jakimkolwiek dajwami właśnie ze strony drużyny przeciwnej. Także to jest postać, która tutaj w ostatnim czasie naprawdę stała się popularna i trzeba przyznać, że nie bez przyczyny. Dokładnie. Ma swoje wady, ale póki co zalety jest dużo. Zalety właśnie u tego czempiona delikatnie pokrywają właśnie to, co jest u niego słabe. Do tego Sivir, która... No, nie będziemy o niej mówić dużo, bo wielokrotnie wspominaliśmy obrażenia fajne w late game, ten rykoszet, który czyni cuda, to on the hunt, który powoduje, że jesteśmy naprawdę jeden z tych utility carry. Musimy brać pod uwagę fakt, że Hosan gra 2 czempionami naprawdę fajnie, jest to Ezreal, Lucian. Ezreal pokazywany wcześniej, ale Lucian faktycznie będzie jego wyborem. Czym będzie Wolimić, Wojtku? Nie wiem, czy jesteś na tym czacie placeholderowym. Olaf, no to też taka standardowa postać, która w ostatnim czasie nam się dość często pojawia, czyli zobaczyliśmy już tak naprawdę toplanera. Zobaczymy, jak to będzie oczywiście tutaj. Ice Beast to na Olafie. No jestem ciekaw, jak mniej więcej się to potoczy w tej rozgrywce. Na kogo będzie grał w ogóle, bo jeszcze nie wiemy, czy Jayce pójdzie w ręce Eberczaka, czy raczej Urbi zagra tym czempionem. Jeszcze prawdopodobnie zobaczymy teraz naszego junglera. No nie ukrywam, że boję się tej Evelinki. Możemy zobaczyć Skarnera, możemy zobaczyć Rexa i możemy zobaczyć Gragasa jeszcze, mimo tego, że ta beczka z Erki leci dużo, dużo wolniej. No... Czempionów mamy naprawdę sporo, jedynie Nidalka wyłączona i Liska wybrana, tak więc tutaj na pewno Michaś, czyli Kortar, nie będzie się za bardzo przejmował właśnie jakiego czempiona, a czy będzie w stanie czymkolwiek jeszcze zagrać. 5 sekund pozostało ekipie do wybrania. Top 3 tak naprawdę jest Tarexaj, więc tutaj wydaje mi się, że tu też mogłaby być ta postać. Skarner i... Kennen. Wow. Ciekawa kompozycja, naprawdę ciekawa, ponieważ tutaj no w sumie Kennen też mógłby pójść na mid, ale to jest jednak taki klasowy top laner na aktualnej mecie. No i zobaczymy. To raczej nie był żaden placeholder, biorąc pod uwagę, że to był piknięty champion w ostatniej sekundzie. No i brakuje nam mida, tak? Biorąc pod uwagę, co tutaj posiadają zawodnicy Overused, mamy Brauma z Lucianem na bocie, mamy Eliskę w dżungli, mamy Olafa na topie. Co Wojtku będzie na midzie? Co zagra przeciwko Jayce'owi? O, nie ukrywam, że to będzie ciekawa walka. No tutaj Abaria też musi troszeczkę się właśnie teraz zastanowić, co byłoby tutaj dobre i zarówno pod samą kompozycję, jak i pod to, że jednak ten Jayce dosyć uciążliwy jest. Zresztą to widzieliśmy też nawet na przykładzie tych mistrzostw Polski, o których wcześniej wspominałeś, których tu akurat Urbi grał dwukrotnie tą postacią, więc no jestem właśnie ciekawy. No i ogólnie rzecz biorąc też jestem ciekawy, czy zobaczymy w końcu też taką dobrą synergię pomiędzy właśnie Abarym i Babunią, bo bardzo często widzieliśmy w tych pierwszych fazach, kiedy jeszcze Overused grało naprawdę bardzo dobrze, to często odwiedziny na środku i ta presja była duża. No i tutaj pokazany był Draven. Pytanie, Wiktor. To jest Wiktor oczywiście, tak więc tutaj nie byli w stanie tego wybrać w odpowiednim czasie. My mamy delikatny remake, za chwilkę prawdopodobnie tą grę wystartujemy już poprawnie, ponieważ zawodnicy nie dysponowali wszystkimi czempionami, które chcieli wybrać, przynajmniej w tej kolejności, w którą faktycznie chcieli, w tej kolejności, w której chcieli te czempiony wybierać, bo wiadomo, nie blokujemy zawodnikom takiej możliwości, tak więc mogą tutaj wybrać dowolnie inną postać i najlepiej, żeby to była, żeby to był czempion niewybierany w ogóle przez zawodników. No i mówią nam na takim tajnym czacie, że to jest jednak inny czempion. Tak więc tak delikatnie w skrócie i po raz pierwszy i ostatni dzisiaj wyjaśniliśmy, co to jest placeholder. Wracamy do fazy pików i banów, Wojtku. No i teraz mamy kilka minut na to, żeby podyskutować o kompozycjach. Co ci się podoba, jeśli chodzi o kompozycję Nicht Gut? Czy sądzisz, że jednak tutaj ten run comp, kiedy wiadomo mamy Sivir, mamy też Jayce'a z tą jego bramką i mamy Skarnera z Kennenem, tak więc mamy endgage ze strony czy to Kennena, czy to Skarnera, w zależności oczywiście jak będziemy chcieli to zrobić i no będzie to naprawdę ciekawie. To mi się podoba, tak, bo to z reguły widzieliśmy tego Skarnera już dwukrotnie właśnie w ekipie Nicht Gut. No i w porządku, ten Skarner grał na wysokim poziomie, trzeba przyznać, że to co tak naprawdę Kortar miał robić, to robił, tylko kwestia tego, że w późniejszych fragmentach jednak zdecydowanie gdzieś ta jego skuteczność opadała, no i pomimo tego, że on miał tych kilka zabójstw, to jakoś za szczególnie tutaj nie dało się z tego za wiele zdobyć już właśnie w tych późniejszych fazach. Tutaj jednak z tym Kennenem, faktycznie z Jayce'em, z tą bramką, o której też wspominałeś, jest naprawdę wiele możliwości, żeby przyspieszyć poszczególnych zawodników. No i przede wszystkim właśnie ta umiejętność specjalna Kennena, czyli ten sztorm będzie tutaj, myślę, druzgocący dla wszystkich poza Olafem. No bo wiadomo, to jest taka postać, która tutaj swobodnie będzie w stanie sobie z tego wybiec, tylko że co? Taki samotny Olaf też będzie w stanie zrobić, więc tutaj muszą zawodnicy tak naprawdę z drugiej strony Overused wiele rzeczy przemyśleć, bo nawet jeżeli faktycznie uda się przez ten frontlane przebiec, to cały czas jest jeszcze Taric, który może odpalić to swoje ulti i tak naprawdę zanegować te pierwsze obrażenia, które polecą właśnie w kierunku Nicht Gut. Także bardzo mi się podoba ta kompozycja, szczerze powiedziawszy. No zobaczymy, jak sobie poradzi Overused. Olaf na topie, Eliska w dżungli, na midzie, Wiktor na bocie, Lucian oraz Braum. Wiadomo, laning phase wykonania Luciana Brauma będzie naprawdę świetny. I to jest moment, w którym Overused może zyskać jakąkolwiek przewagę, bo nie dość, że Lucian ma naprawdę świetną synergię z Braumem, to jeszcze Sivir oraz Taric mają naprawdę przeciętny laning phase. Nie ukrywam, że bez jakichkolwiek, raczej, że nie mają możliwości robienia jakichś trade'ów, oni muszą robić takiego, znaczy muszą robić takie akcje zaczepne, czyli muszą, nie wiem, zrobić takie, nie chciałem powiedzieć all in, ale to nie jest all in, bo to jest takie wejście, zadanie jakiegoś takiego większego obrażenia, to jest coś pomiędzy właśnie trade'em a all inem, gdyż nie zawsze jesteśmy w stanie takiej sytuacji uciec. W każdym razie Nicht Gut tutaj na linii będzie musiał przetrwać ten early game i na pewno pomoże im Kortar, bo Kortar wybiera tych czempionów, które, no nie ukrywajmy, nie są aż tak mocno grane, chociaż Evelyn wraca powoli do łaski, wiadomo, że w koreańskiej lidze, raczej w koreańskiej solo queue dalej jest to naprawdę niezwykle wartościowy czempion i nie zdziwiłbym się, gdybyśmy go zobaczyli kilka razy na Mistrzostwach Świata. Skarner tak samo, aczkolwiek no wiadomo, że przyzwyczailiśmy się przez ten czas do naprawdę dość innego champion poolu, wiadomo, na samym początku była ta trójca tanków, czyli tutaj mieliśmy Rexa, mieliśmy Gragasa, no i czasem też jeszcze widywaliśmy Eliskę, natomiast później mieliśmy Kindred, Gravesa i Nidalkę, teraz jest trochę to inaczej, nawet więcej czempionów jest wybieranych w dżungli, tak więc naprawdę ten stan rzeczy no, potrafi zadowalać się takiego widza. No przede wszystkim oczywiście mamy większą różnorodność i to jest jak najbardziej w porządku i to należy też z pewnością pochwalić. Standardowo oczywiście mamy mniej więcej 2 minuty do tego, aż rozpocznie nam się to spotkanie, więc myślę, że możemy pokazać reklamy nasze standardowe, piękne. Jesteśmy skrępowani cienkimi sznurkami. Nie my kierujemy naszymi sprawami. Dom, praca, zależności zwoje. Kiedy twoje życie jest naprawdę twoje? Z tego powodu ludzie o otwartych głowach, nie wszyscy, ci nieliczni, o których tu mowa, zaufali mocy pewnego napoju, co wyzwala umysł i pcha do rozwoju, co otwiera oczy na wiele prawideł, a nawet, jak słyszałem, może dodać skrzydeł. So I've been hoping you do. Spill all your secrets in confidence. Well, I'm filing that as evidence to stall the burn and calm my nerves. Oh, after I've had a few. You're turning my insides, you're making me sick. But you're such a goddamn pro, never really know if you're faking it. You're turning my insides, you're making me wish that I was a better girl with a steady hand that you wanted to be with. But even if the cops come calling, say even if the cops come calling, I'll never talk. Even if you hurt me, even if you wasting forgot. But baby, if the cops come. Never stop. Witamy was po tej przerwie reklamowej. Kilka sekund dzieli nas od tego, żebyśmy rozpoczęli kolejne spotkanie w ramach ESL Mistrzostw Polski. Pierwszy mecz pomiędzy Nicht Gut a Overused o awans na lana. Przypominamy, mamy ostatni slot, jeśli chodzi oczywiście o ten turniej. No i dzisiejszy zwycięzca bierze go ze sobą. No tak, zobaczymy oczywiście, kto tutaj tym zwycięzcą będzie, kto się znacząco przybliży już po tej pierwszej grze, choć wiadomo, że często jest też tak, że nie jesteśmy w stanie aż tak wiele właśnie po grze numer 1 powiedzieć, bo zawsze można się w grze numer 2 zdecydowanie odkuć, no ale już jakieś tam pierwsze wrażenia z całą pewnością mieć będziemy. O, zaczęła mi się gra nawet ładować. My widzimy ten ekran ładowania już od kilkunastu sekund, tak więc tylko chwilkę jeszcze dzieli nas od tego, żebyśmy zobaczyli zawodników biegnących na mapie Summoner's Rift. Już przypominamy, niezmiennie od tych x lat gramy właśnie na Summoner's Riftie, no i zawodnicy w tym momencie ładują nam się do gry. Tak, to się już raczej nie zmieni z tym Summoner's Riftem, choć kto wie oczywiście, jakie tutaj Riot Games ma plany też na przyszłość, żeby być może urozmaicić nawet troszeczkę tutaj tą rozgrywkę. My już rozpoczęliśmy, jak widzimy przynajmniej na naszych ekranach, mam nadzieję, że wy też. Drużyna Nicht Gut, z drugiej strony oczywiście Overused, który również z bazy wybiega. Okej, zaraz zrobimy test trybu teamfightowego. Może dzisiaj się uda zrobić coś takiego. No wiadomo, wchodzi Skarner w rozgrywkę, mamy też dodatkowo minigrę, ponieważ musimy przejmować tutaj te ołtarzyki, które wiadomo czynią Skarnera mocniejszym w danym miejscu. W momencie, kiedy te ołtarzyki są po stronie drużyny przeciwnej od Skarnera, tak wtedy Skarner nie zyskuje nic. Tak więc trzeba na pewno uważać na takie sprawy i na przykład nie bić się z zespołem, który właśnie posiada Skarnera, kiedy posiada właśnie coś takiego. Widzimy, że tutaj no rozpoczęło się wyganianie Michasia z tego krzaku. Czy Urbi obije swojego rywala? Urbi zaatakował jednym autoatakiem, koniec końców. No i zobaczmy, jednak tego Shrina nie przejmą. Tak, ciężko by było faktycznie tutaj podejść do niego, no ale wiadomo, że to pewnie jest tylko kwestia czasu. Mamy podejście, zobaczmy, Olaf bardzo agresywnie, jest ward postawiony, także na pewno będą widzieć ten moment, w którym te pierwsze buffy zostaną zrobione. To jest też dobre, no bo można sobie dosyć dobrze wytajmować na przykład ewentualne podejście na przykład na dół. No i zobaczmy, jest plan invade'u. No i zobaczymy, jak to się mniej więcej potoczy. Eberczak nie trafia za pomocą tutaj swojego... A to nie ma znaczenia, postraszył. Postraszył, oni się... A czy postraszył? I zobaczył. I widzimy, że jednak tutaj Bluebuff jest zabierany w tym momencie przez Babunię. No ale to nie jest... Nie wiem, co tutaj w ogóle robi Urbi, czemu on tutaj pozostaje. Powinien od razu pójść na linię i zyskać jakąkolwiek przewagę właśnie w poziomie stosunku swojego rywala. No i zobaczmy, na samym początku Eberczak już agresywnie wskakuje to the sky w kierunku swojego rywala i jest w stanie go delikatnie obić. Wiadomo, że tutaj nie będzie to wyglądać idealnie, chociaż zobaczmy, mówiłem o tym słabym laning phase'zie Tarika oraz właśnie Sivir. Chociaż teraz wyczerpanie szybko zagrane i Xidi może mieć delikatne problemy, to samo z Hosanem. Będzie to walka na pewno na wyniszczenie. Hosan jeszcze się stara tam coś zrobić, jest plan zagrywany, kolejny dash, pierwsza krew przelana. No i Taric zabierze życie Urbi na górze, też niewiele brakowało oczywiście, ale nie tym razem dla Ice Beasta, ale Ice Beast już od samego początku pokazuje, że on tym razem nie będzie grał tutaj jakoś pasywnie, tylko postara się wykorzystać też właśnie te możliwości Olafa w początkowych fazach. Myślę, Wojtku, że przeniesiemy się na TeamSpeaka za chwilę, ale to za chwilę dosłownie, tak więc możesz tam powoli wbijać, ja zaraz do ciebie dołączę, bo jednak już słyszę, że przerywa delikatnie nas na tym Skype'ie. W każdym razie zawodnicy tutaj ekipy Nicht Gut nie radzą sobie idealnie w tym early game'ie. Widzimy, że supporci pozostali na liniach. Jeśli chodzi o złoto, no lepiej tutaj wygląda oczywiście Lucian, który zdobył pierwszą krew. No, widzimy, że... Oj, przepraszam, tutaj delikatnie mi kamera uciekła. Natomiast wiemy, że tutaj będzie miał zdecydowanie lepszy laning phase ze względu na to, jakim czempionem w ogóle jest właśnie tutaj Hosan. No i takie delikatne uspokojenie. Dobra, teraz jest moment, w którym się przeniesiemy na TeamSpeaka. Wojtka pewnie jeszcze nie słychać, tak więc za chwilkę do niego dołączę. W każdym razie, no, od samego początku już się dzieje naprawdę sporo. Halo, Wojtku. Halo, halo. Czekaj, bo cię dalej nie słyszę, no jednak niestety to wygląda jak wygląda. To pewnie po mojej stronie. Według słyszymy cię. Wszystko tak powinno nadawać dźwięk. Po mojej stronie wiadomo, jak ma się kilka urządzeń do odtwarzania dźwięku, to jednak musi być wybrane wszędzie po odpowiednie. Przepraszamy was za to ustawienie, ale jednak myśleliśmy, że Skype jednak dzisiaj da radę. Jak zawsze drobne z nim problemy, no ale nie ma innego narzędzia tutaj, żeby to odpowiednio zrobić. Teraz widzimy Hosan zatrzymany przez Kubyda, no ale to jest właśnie ten problem. Mówiłeś o tym słabszym laning phase, no i po tej wymianie teraz też może mieć tutaj troszeczkę Xidi z Kubydem problemów. No widzimy, że nawet tutaj żaden z przedmiotów nie został zakupiony, bo Xidiego po prostu nie było na nic stać. Z drugiej strony zbyt wiele może nie ma, ale ta kosa też tutaj krok po kroku, ale przybliża Hosana do jakichś kolejnych przedmiotów i było nie było, to jest jednak 7 atak damage'u więcej, które gdzieś tam w tych nawet drobnych wymianach też będą robić różnicę. Mamy podejście ze strony Kortara na górę, ale chyba nic za wiele tutaj z tego nie wyjdzie, oczywiście gonitwa nadal trwa, flash w ogóle zagrywany, dziwna sprawa, spowolniony został Olaf, ale Ice Beast to spokojnie ucieknie po prostu w podwieżę, nawet nie inwestując swojego ghosta. Znaczy próbuję zrozumieć, co się mniej więcej teraz stało, ponieważ zdaje mi się, że Kortar był w stanie trafić za pomocą swojego rywala i to spowodowało, że no myślę, że go zestunuje, a jednak to się nie udało. Zobaczmy, to mogą być naprawdę spore problemy, ale tutaj cały agro idzie w kierunku Babuni. Babunia prawdopodobnie zginie w tym momencie, ale wcześniej zginął nam Taric. Xidi też może zabić kolejnego z swoich rywali. Jack Troll naprawdę sporych tarapatach, ale jednak udaje mu się uciec z życiem. Wróćmy na bota, gdzieś naprawdę cały czas myślą nad zdajwowaniem Xidiego. Cały czas jest sporo minionów w pobliżu i Hosan widzimy... Hosan na to się zdecyduje, zobaczmy, będzie podejście, ale czy będzie w stanie zadać wystarczająco dużo obrażeń i kolejne inne podejście, ale wiadomo, że sytuacja 1 za 1, więc nie wiem dlaczego aż tak usilnie próbowali. Nie ukrywam, że to był bardzo fajny, znaczy bardzo przemyślany dive, jeśli chodzi o ekipę czerwoną, ale no... Na pewno nie chcieli, jakby to powiedzieć, żeby był taki wynik, jaki był, tak więc tutaj na pewno będą musieli uważać. Zobaczmy, Olaf tutaj srogo radzi sobie ze swoim rywalem. Urbi nie ma za bardzo możliwości zrobienia czegokolwiek i w tym momencie prawdopodobnie Urbi będzie zdejmowany. Albo ucieka od tej fali, albo ginie. Jednak zginie. Dziwna sytuacja. Tak, tutaj myślę, że bez większego problemu Ice Beasta będzie w stanie uciec z taką ilością życia. Być może nie spodziewał się, że to już jest 6. poziom, no ale tam raczej należało się spodziewać, że faktycznie to będzie i Ragnarok będzie dostępny w momencie, kiedy tak naprawdę Ice Beast to już będzie uskuteczniał ten dive, więc no, dziwna sytuacja. Ale on widział, że on wbija 6. poziom, on jeszcze musiał podbiec do niego, naprawdę i widzieliśmy jeszcze w międzyczasie, że Urbizort cofnął się po jednego creepa, być może ten creep po prostu był dla niego ważniejszy niż jego same zdrowie. Widzimy, że Kortar ma jakieś delikatne problemy z internetem bądź też z komputerem, musiał grę opuścić na chwilę, tak więc miejmy nadzieję, że za chwilkę do niej dołączy pauza w 6 minucie i 9 sekundzie, tak więc w tym momencie mamy przewagę wynoszącą 800 zł na konto Overused i to jest kolejna gra, w której idą tak cios za ciosem, ponieważ nie ukrywam, że Overused jest chyba rekordzistą od kiedy komentuję w tym, kto zdobywa najwięcej, a czy kto w ogóle, jakby to powiedzieć, zdobywa najwięcej killi w danej minucie i też w sumie tak samo tą utratą, ponieważ z reguły te ich wyniki wynoszą, nie wiem, 15, 12, coś takiego. No tak, na razie mamy tutaj w miarę spokojnie, zobaczymy czy tak będzie też dalej, znaczy w miarę spokojnie, no 7 zabójstw to też jest w sumie sporo, ale mieliśmy też takich kilka fragmentów, gdzie zawodnicy faktycznie gdzieś tam sobie to wszystko przygotowywali, między innymi ten dive na dole, zresztą nawet patrząc po wynikach marksmanów to widać, że tam jest największe tak naprawdę zamieszanie, z jednej strony jest to 3-2 dla Hosana, z drugiej strony 2-2 jeżeli chodzi o Xidiego, także tutaj myślę, że właśnie ten pojedynek może wyglądać chyba najbardziej taki... Rzadko się zdarza, Wojtku, żeby były 2B w sordy w 6. minucie. Dokładnie. To jest rzecz, która faktycznie tutaj nie gości jakoś szczególnie często. No zobaczymy, kto też pierwszy dotrze do tych dużych przedmiotów, chociaż wydaje mi się, że raczej tutaj to Hosan ma oczywiście... 500 zł więcej. 500, no nawet troszkę mniej, ale wiadomo, że tutaj pozycja startowa jest całkiem niezła. Plus Kosa. Mhm. Więc wydaje mi się, że tutaj też to, co zrobi Kortar w momencie, kiedy się pojawi, to też się stało właśnie, także podejrzewam, że niedługo ta pauza też nastąpi. Po 6. poziomie, do którego jest tak naprawdę bardzo blisko. To może mieć decydujący wpływ i też czy Hosan właśnie z Jack Trollem to zauważą i będą się tego spodziewać. Czy to można sobie też ładnie wyliczyć. Kortar wrócił do rozgrywki, tak więc chyba za chwilkę tą grę wystartujemy po raz kolejny. Kubyt napisał, że są gotowi, więc faktycznie tutaj jeszcze parę sekund tylko. No i mamy tutaj komendę, która wznawia rozgrywkę, wracamy do tej rozgrywki 4-3, jeśli chodzi oczywiście o wynik na tabeli. Tak chodzi, zobaczmy, oj, będzie 4-5-3 w tym momencie, nie ma szansy, żeby to Eberczak przeżył, chociaż widzimy, że ma ochotę. Exhaust, zobacz, jest Kubyt, no tutaj próba będzie. Tym wszystkim znalazł się również i Kortar, jeszcze nie dzielmy skóry, ponieważ tam cały czas stara się Babunia dogonić swojego przeciwnika, ale to chyba nie będzie możliwe. Berczak jeszcze tutaj wraca w ogóle, co ciekawe, nie boi się już teraz absolutnie tej Eliski i obędzie się bez jakiejkolwiek śmierci, choć wiadomo, Kortar troszkę życia będzie musiał za tą sytuację stracić. Podejście Kubyta i oczywiście w odpowiednim miejscu Skarner, to jest to, co uratowało Berczaka. No w sumie też fakt, że dysponował takimi spellami, jakimi dysponował. Gdyby miał Ignite, gdyby miał teleport, raczej widziałby szary ekran w tym momencie. Znaczy być może już by miał po raz kolejny kolorki, ale w każdym razie na pewno miałby 0-1-0 na swojej tablicy wyników. Widzimy standardowo tutaj Jayce rozpoczyna tutaj nam od łezki. Wiadomo, że łezka to jest niesamowicie ważny przedmiot, jeżeli chodzi oczywiście o Jayce'a. Aczkolwiek nie ukrywam, że... Czasem widzimy te buildy bez jednak muramany, kiedy jednak zawodnicy decydują się na przykład na samym początku na zbudowanie dodatkowego przebicia pancerza, na przykład za pomocą seraty Dirka i na przykład szybkiego zraszowania Jomu z Ghostblade. Nie ukrywam, że potencjał Jayce'a jest wtedy trochę większy, aczkolwiek wiadomo, że no, mamy większe problemy, kiedy chcemy robić to, co Jayce robi najlepiej, czyli połkować. Tak, to powiem szczerze, że ten build, o którym ty wspominasz, to jest zdecydowana większość, jeżeli popatrzymy na to, jak budują w tych ostatnich dniach faktycznie tutaj prosi, którzy grają tą postacią. No, przede wszystkim właśnie dlatego, że no i ten potencjał wtedy można troszkę szybciej sobie osiągnąć, ale raczej tutaj tak zbyt wiele się nie stanie, chociaż ważne jest też, żeby Kubyt faktycznie tutaj popisywał się tymi zagraniami, bo to pozwoli Xidiemu troszeczkę też łatwiej farmić. a to jest mu teraz niezbędnie potrzebne, patrząc na tą różnicę, która teraz występuje. No zobaczmy, jak teraz sobie Berczak poradzi z blue buffem. A zobacz, że niezależnie co by się działo, Hosan od razu podchodzi pod wieżę i podchodzi tak pod zasięg, że gdyby zadał komukolwiek autoatak, to prawdopodobnie dostałby od niego hita. To jest takie no, zagrywanie dosyć nonszalanckie i może w pewnym momencie przynieść mu jakąś zgubę. Zobaczmy, Urbi na samym początku nie miał zbyt jakby wielkich możliwości na pierwszym poziomie, kiedy no, wszystkie undertoły trafiały w jego kierunku. Natomiast później wiadomo, że został zabity i teraz jeszcze może być ciekawe, zobaczy. Tak, Eberczak tam się rozpędził na tym szrajnie, ale jednak ostatecznie wraca chyba z powrotem do siebie, widząc, że no już po prostu sobie przebiegła ta Eliska, ale tutaj też mogło dojść do dosyć ciekawej potyczki. Ważne jest też to, że Eberczak w ogóle się nie waha, tylko on od samego początku po prostu próbuje naprawdę mocno podziałać. No gdyby nie dobrze rzucony Gravity Field, prawdopodobnie oczywiście Abaria miałby tutaj zdecydowanie większe kłopoty. No i jeszcze Ghost uratował mu trochę życia. Tutaj trzeba brać cały czas pod uwagę szósty poziomy na bocie, szósty poziom Skarnera i Skarner posiada flash, tak więc to jest moment, w którym Skarner jest naprawdę najlepszy. Zobaczmy, jak to się potoczy, bo Urbizort po raz kolejny naprawdę sporych tarapatach, zagrany Ragnarok, ale to jednak Babunia tankuje te hity dopiero po chwili, chociaż no... Tutaj mało brakowało, bo został jeden minion w tym miejscu, ale jednak był w stanie za pomocą Rappela odskoczyć. On the Hunt na bocie, zostaje zatrzymany Braum, no Jack z naprawdę sporymi problemami, jeszcze nie posiada flasha, w tym momencie prawdopodobnie będzie złapany, chociaż nie przez Impala. Flash był. Ale jednak nie. Był dostępny, teraz oczywiście te hity od wieży też latają w kierunku Kortara. Być może chcieli po prostu bez tego zrobić i po prostu zdejmować. No. Może chcieli zdejmować później Hosana, to jest prawdopodobnie to wyjaśnienie, dlaczego tak bardzo oszczędzali. No ale czasami właśnie jak chcemy, myślimy już o to zagranie w przód, to nie jesteśmy w stanie odpowiednio zakończyć tego zagrania, które właśnie jesteśmy w trakcie jego robienia. No, zobaczymy oczywiście, czy tutaj Hosan będzie w stanie się utrzymać, ale też bardzo ładnie wykorzystuje ten swój odskok, żeby unikać tego, co Kubyt ma tutaj do zaproponowania. Co ciekawe, w ogóle Jack Troll nawet nie wykorzystał tego egzosta, wiedząc, że jeżeli go flash nie uratuje, to prawdopodobnie już nic nie będzie w stanie kupić mu jego życia. W tym momencie niecałe 1500 z przewagi, jeśli chodzi o Overused, i oni w takich właśnie grach, które no, przynoszą wiele nieudanych akcji, radzą sobie z reguły lepiej. Nie ukrywam, że oni robią też dużo akcji, aczkolwiek wychodzą one trochę bardziej skuteczniej od swojego rywala. W tym momencie widzimy czyszczenie wizji w okolicach smoka. To nie jest jakiś bardzo wartościowy smok, bo to jest oczywiście tylko Ocean Drake, ale w każdym razie na pewno ekipy będą chciały go zabrać, bo później możemy zobaczyć coś ciekawszego. Kubyt, jak zasuwa nam z tymi mobilitkami. Rzadko widzimy te buty właśnie zbudowane przez zawodników. Teraz zobaczmy, Hosan może tutaj mieć jakieś tarapaty złapane, ostatecznie jednak został Jack Troll i to Kubyt! Bardzo szybko, czy to wszystko na niego zemściło? Widzimy, Hosan bez najmniejszego zawahania doskakuje do swojego przeciwnika, wykorzystując flasha. To jest, no, Hosan taki naprawdę agresywny, którego lubimy oglądać i który z reguły spisuje się dość dobrze. Jestem ciekawy tylko, czy to też nie będzie miało jakiegoś negatywnego wpływu na te późniejsze fragmenty. Teraz tutaj został złapany Babunia, będzie w stanie prawdopodobnie uciec, ale tutaj na 100% są jakieś problemy, ponieważ Jack Troll przez całą tą sytuację ani nawet na moment się nie ruszył. No i najgorsze, że w takiej sytuacji mamy pauzy, to jest naprawdę denerwujące. Co możemy powiedzieć? Po raz kolejny bardzo dziwna gra Kortara, bym specjalnie to cofnął, gdybym mógł tutaj to zrobić, żeby pokazać mniej więcej, jak to wyszło. Mogę cofnąć? Mogę cofnąć. A więc ja wam to pokażę być może. Polecimy właśnie z tym zawodnikiem. Czy jest już unpause? Tak, za chwilkę powinno być, bo już widzę, że wrócił Jack Troll, także kilka sekund pewnie i faktycznie nam ta gra się wznowi. To ja wracam tutaj do rozgrywki, nie będziemy pokazywać Kortara, który mi się nie podobał. Teraz nie wiem, czy nie będziemy mieli desynchra, no ale tak już to ogarniamy. Wracamy do rozgrywki. Nie, wracamy, to jest jeszcze kilka sekund. Wróćmy do tego momentu, który był, jakby powiedzieć, ostatnio oglądany. Nie, delikatny synchro teraz będzie, bo jeszcze raz zobaczymy śmierć w tym momencie na bocie. Za chwilkę do tego wrócimy, Wojtku. Wojtku, czy u ciebie wznowiona była rozgrywka jeszcze, nie? Nie, na razie piszmy zawodnicy, że są gotowi. 5, 4, 3, 2, 1. Okej, tak więc prawdopodobnie za chwilkę dojdziemy... Okej. Wracamy do rozgrywki, tak więc mam nadzieję, że tutaj idealnie zostało to stajmowane przeze mnie. No co chciałem powiedzieć na temat Kortara. Ten zawodnik przebiegał, no... od tyłu w kierunku swoich rywali, no ale przestraszył się Eliski i nagle pobiegł sobie dookoła tej przez Tribusz, tak więc tutaj prawdopodobnie gdyby wszedł, mógł być, to on być celem właśnie ataku swoich rywali, ale na pewno by kogoś zabili razem ze sobą, tak, znaczy zabrali kogoś ze sobą, tak więc jestem ciekaw mniej więcej jak to się by to potoczyło. Trudno, w każdym razie Overused naprawdę ładnie tutaj prowadzi w tej rozgrywce i ekipa Nicht Gut będzie musiała zagrać jeszcze lepiej, żeby tutaj do tej gierki powrócić, ale to jest dopiero 12 minuta i jeszcze oczywiście nie doszło nam do jakichś poważniejszych teamfightów, tak więc zobaczymy jak się mniej więcej potoczy dalej. Wszystko jest jeszcze sprawą jak najbardziej otwartą i to może się zmienić tak naprawdę właśnie tą jedną potyczką drużynową. Widzimy jak mocno cierpi tutaj Urbi odpalony! Bardzo szybko Ragnarok, to samo jeżeli chodzi o tego Ghosta, także tutaj troszkę pomarnował nam Ice Beasto. Potencjał był, no ale musiał pamiętać jednak o tym, że jak najbardziej ten flash jest dostępny, chyba że po prostu chciał go spalić. No i widzimy za każdym razem, oczywiście każdy rzucany topór zabiera pokaźną liczbę zdrowia. No zobaczmy, bo tutaj jest pomysł, żeby wejść w kierunku tego zawodnika, no nie został zestunowany, co ciekawe, ponieważ tutaj kokon w niego trafił, tak więc Slicing Maestrom nie wyszedł tutaj idealnie, ale w każdym razie Berczak razem z Michasiem byli właśnie tutaj w pobliżu i oni byli w stanie swojego rywala zabić. No ale zobaczmy, cegiełka na bocie się posypała i zawodnicy tutaj cały czas zapuszowani pod wieżę. Nie dziwi się, gdyby to był jakiś cel ekipy Overused. Póki co Hosan naprawdę spora przewaga w creepach. No zobaczmy, to jest ponad 25 creepów, 4-2-0, zbudowany Essence River. Tak więc on już ma oczywiście z czym tutaj walczyć. Kortar ryzykuje. No będzie druga wieża, tak, bez większego wysiłku i Kortar, zobaczmy czy przypadkiem nam się nie przewróci, musi trafić tym toporem, jeszcze jednym, jest tutaj wystarczająco wiele many. No i nie do końca wiem, no być może myślał, że się Skarnera przestraszy na Ice Beasto, ale Ice Beasto na topie tak naprawdę jest bestią już teraz, 112-113 farmy, duża przewaga nad rywalem. No nie wiem jak to wytłumaczyć tak naprawdę. Bo się nie da tego wytłumaczyć, tak więc wróćmy do samej rozgrywki. 7-4, jeśli chodzi oczywiście o zabójstwa na korzyść Overused i oni są naprawdę zdecydowanym liderem w tym spotkaniu. Póki co jedynie midlane radzi sobie lepiej od swoich rywali, pozostałe linie, no... Nawet mimo tego, że Babunia ma 0-2-2, to jednak to był zawodnik, który... no... wywierał większą presję od Kortara. Kortar tutaj się pojawia nam od czasu do czasu, ale widzieliśmy, te jego ganki były całkiem nieudane z reguły. Chociaż powiem wprost, że też nie do końca mi się podoba, powiedzmy, to co Babunia robi, bo na przykład to wejście faktycznie po raz kolejny, gdzie zginął po raz drugi, to było tak bardzo oczywiście widoczne i wiadome, że było raczej pewne, że tak się stanie. Kumulusy, ale tylko po to, żeby wrócić w kierunku swojego... żeby sfarmić. Dokładnie, tak dziwnie to wyglądało, bardzo dziwnie. Ten Ghost był taki no, wesoły bardzo, w każdym razie... Ale to samo co z Ice Beasto było, Ice Beasto też tak odpalił, wiadomo, że akurat on miał troszeczkę większe możliwości, żeby zabić swojego przeciwnika, no ale też one nie były zbyt wielkie, patrząc przez pryzmat tego, że Kennen na 100% posiadał tego flasha, no i powinien zdawać sobie z tego Ice Beasto sprawę. Teraz zobaczmy, jest Impale, no i zostanie złapany po raz kolejny, Babunia będzie starał się uciekać, ale nie ma dokąd uciekać, ponieważ Eberczak był już przygotowany. No i teraz kwestia tego, czy Jack Troll tutaj będzie w stanie się uratować. Oczywiście przeskoczył do Hosana. Jeszcze zaatakowali smoka, żeby stracić trochę zdrowia. Bo mogą. Dokładnie, ale zobaczmy, bo teraz ekipa niebieska podejmuje tego smoka i widzimy, że jeszcze w międzyczasie ten szrań został przejęty przez ekipę niebieską, tak więc Skarner jest w tym momencie mocniejszy i nie ma za bardzo kto tego przerwać. Jedyny problem, jaki posiadają w tym momencie zawodnicy Nicht Gut, to fakt, że Olaf ma naprawdę sporą falę za sobą i idzie na topa. Zobacz, gdzie jest w tym momencie Kennen i gdzie jest Kennen, jakby to powiedzieć, za Olafem. 9 poziom do 11. To jest naprawdę sytuacja, w której Kennen no, nawet pod tą wieżą nie będzie w stanie idealnie się bronić. W tym momencie widzimy, że budowany przez niego oczywiście protobelt, czyli standardowy build na tego czempiona. O, Xidi teraz zobaczmy, naprawdę mnóstwo obrażeń od Hosana. Hosan cały czas unika tutaj tych stunów. No nieszczęśliwy na pewno będzie Hosan, ponieważ ta nieśmiertelność spadła w ostatniej możliwej sekundzie i Cosmic Radiance ratuje życie Xidiego, ale trzeba przyznać, że Hosan bardzo umiejętnie tutaj wykorzystał fakt, że on ma przewagę, jeżeli chodzi o ten pojedynek, zarówno jeżeli chodzi o przedmioty i ten potencjał postaci w 15 minucie. No widzieliśmy, że jednak Xidi nie zaufał temu ultimate'owi od Tarika, być może to i ten ostatni atak oczywiście został przyjęty, kiedy już był nieśmiertelny. Jestem ciekaw, czy gdyby nie sflashował, czy ten atak nie wszedłby wcześniej? A to jest oczywiście, tutaj będziemy mogli analizować klatkę po klatce później. No bo wiadomo, że gdyby tutaj się okazało, że no, mimo wszystko by przeżył Xidi, to jednak ten flash byłby niepotrzebny i prawdopodobnie mogliby zabić Hosana, ale zobaczymy... On the hunt, tak, Hosan musi uciekać, tym razem został złapany przez Kuby na inwestycje, oczywiście były. No, Kortar ostatecznie tak, uda się w końcu zabić tutaj swojego przeciwnika. Co prawda Impel nie był potrzebny, ale no wiadomo, że trzeba było przede wszystkim właśnie tego flasha zainwestować, o którym tutaj Peli wspomniał, że naprawdę świetnie wykonane przez Kubyta. Eberczak stara się bronić tej wieży i zrobi to skutecznie, tym bardziej, że teraz nadciąga tutaj odcień wiedeńska Kortar. Zobaczmy, czy zdecyduje się, jednak nie. No wiadomo, że w tym momencie, gdyby się straszował, prawdopodobnie nie byłby w stanie nawet dociągnąć rywala do takiej pozycji, w której Berczak byłby w stanie go zabić, ponieważ no nawet by go wciągnął w kierunku swojej wieży. Wiemy, że Olafa wciągać nie będzie w ogóle i to jest największy problem dla ekipy Nicht Gut, ponieważ Olaf jest naprawdę w tym momencie gruby i niesamowicie mocny, szczególnie jeżeli porównamy sobie aktualną moc Urbiego, który no cały czas dwa poziomy mniej. Widzimy, że łaskocze bardziej swojego rywala za pomocą tutaj kilku umiejętności. No zobaczymy, jak ten protobel ten poradzi. Pierwsza wieża ekipy niebieskiej wzięta w tym momencie. Flash zagrywany teraz, Kortar łapie nam tutaj Abarię. To może być akurat no, niezbyt dobry teamfight dla Nicht Gut. Ostatecznie mimo wszystko i tak trzeba być pod wrażeniem, że w końcu się na to zdecydował. Pojawia nam się Urbi, zginie nam Abaria. Teraz w tym wszystkim jest również Ice Beast, ale zbyt wiele pod wieżą oczywiście nie zrobi, więc sytuacja tak naprawdę 2-1. Dokładnie, ta przewaga rośnie, prawie 5000 na koncie Overused. Oni chcą tutaj oczywiście tą grę wygrywać, ale widzimy, że no, podejmują akcje, które są, znaczy tym razem jednak to Nicht Gut podjął akcję, tak więc tutaj będę mówił generalnie trochę. Podejmują te akcje, które no, nie przynoszą ich takich czystych rezultatów, czyli to nie jest takie typowe jakby powiedzieć, teorie gier, czyli kalkulowanie ryzyka, to jest po prostu świadomość, że my zdobędziemy prawdopodobnie więcej, biorąc to i od razu po prostu wchodzą, tak więc typowi hazardziści. Zobaczymy, jak sobie poradzą dalej, bo wiadomo, że takie błędy mogą być w pewnym momencie no, w jakiś sposób karane. Pingowana Ice Beastą, teraz nadchodzi tutaj oczywiście Urbis od flanki, ale tej burzy już nie posiada, więc no, wielkie ryzyko na Kortana, został złapany, co prawda ten rzucony tasak zbyt wiele tutaj nie zrobił, tudzież topór, no stara się tutaj jeszcze w jakiś sposób uciec, być może Ice Beastą, no zginie i to jest 350 dodatkowego złota dla Kennena. Teraz zobaczmy, Abaria jeszcze tutaj niewiele brakło, żeby Shuriken trafił, ale Elis będzie bezpieczna, oczywiście Babunia. Znaczy Eliska, tak zobaczymy. Mamy czwartą pauzę w tej rozgrywce, naprawdę sporo tych przerw. I tym razem Abaria pauzuje w tej rozgrywce. Co możemy powiedzieć? Po raz kolejny trade 1 za 1 po niezbyt zrozumiałym engage'u jednej ekipy i jednak wejściu w to ekipy drugiej, bo nie ukrywam, że Skarner tutaj bardzo dziwnie zareagował, bardzo dziwnie wszedł w tą walkę, wiedząc, że jednak Kennen nie będzie w stanie do niego dołączyć bez swojego ultimate'a, po co miałby marnować flasha. Tak więc tutaj to nie była jakby to powiedzieć mądra decyzja. No ale jednak wchodzenie tak głęboko w dżunglę przez zawodników Overused no, cały czas jest karane. Babunia, nie ukrywam, gdyby nie Rappel, Babunia miałby 6 śmierci w tej sytuacji, ponieważ, znaczy Rappel i fakt, że posiada z reguły flasha i tak dalej, bo jednak to on robi takie decyzje, które powodują, że jednak to on, znaczy, że jego team znajduje się w delikatnym niebezpieczeństwie. Wracamy do rozgrywki, bo nie zauważyłem tego, że jednak tutaj ta pauza była przerwana. Aczkolwiek zobaczymy, jak to się potoczy dalej, bo cały czas przewaga wynosi, jest naprawdę spora, szczególnie wieże. Dwie wieże wzięte więcej przez zawodników Overused i Nicht Gut. No delikatnie tutaj jeszcze będzie próbował coś zrobić. Jaśniejącym punktem jest Jayce, który posiada 2-1-2. Tak, tutaj to jest akurat coś, na co mogą liczyć i wiemy doskonale też z perspektywy tych historycznych występów Jayce'ów, że oni często są w stanie taką rozgrywkę też delikatnie tutaj przedłużać, więc jeżeli tutaj odpowiednio będzie trafiał tymi swoimi wzmocnionymi atakami, no to to może być też to, co pozwoli tutaj powrócić nam troszeczkę, jeżeli chodzi o to złoto, no bo tutaj od czasu do czasu oczywiście Nicht Gut, kiedy gdzieś delikatnie rozpoczyna jakieś powiedzmy swoje akcje, to nie wygląda najgorzej, bo te trady faktycznie tak rozgrywane są, co prawda tak z jednej i z drugiej strony bardzo na aferę, że faktycznie to nie jest taka kalkulacja, że faktycznie my nas 95% wyjdziemy z tego skutecznie, ale no mimo wszystko i tak ten, kto zaczyna delikatnie, powiedzmy, lepiej wychodzi. Zobaczymy tak naprawdę, czy tutaj będzie jakieś zgrupowanie wokół tego smoka. Jest to Infernal, więc kto wie, czy faktycznie tutaj jakiegoś kolejnego większego punktu zapalnego nie zobaczymy i pierwszej tak naprawdę jakiejś takiej dużej akcji drużynowej, bo na razie to są też takie pojedynki troszeczkę 3 na 3, 2 na 2, gdzieś rozgrywane, no, często w dżungli oczywiście Nicht Gut. Zobaczymy dalszą część rozgrywki. Cały czas Olaf puszuje i ma 50 creepów przewagi nad swoim rywalem w tym momencie, tak więc na pewno Kennen nie będzie w stanie go zatrzymać. No to był taki pik, jeszcze nie powiem, że w ciemno, bo to był oczywiście, wcześniej był wybrany Olaf, zanim był wybierany Kennen, o ile dobrze pamiętam. Tak więc Urbi dobrze wiedział, na co będzie grał na swojej linii. No jestem ciekaw, dlaczego właśnie w taki sposób teraz próbuje oczywiście coś działać. No cóż, no Olaf z 13 poziomem będzie próbował cały czas swojego rywala obijać. No ten wave clear jest w wykonaniu Jayce'a, wiadomo, dosyć fajny. Hosan po raz kolejny zbyt agresywnie zostaje zatrzymany i prawdopodobnie zginie zaraz, chociaż mnóstwo zdrowia stracone, jest wyczerpanie, zobaczmy teraz, czy uda się tutaj uciec Babuni. No jest rapel zagrywany, więc no to jest po raz kolejny ta umiejętność, która akurat go tutaj ratuje. Ładnie Hosan był w stanie ominąć tutaj ten właśnie wzmocniony atak. No i widzimy, że lata nam tutaj też Abaria gdzieś w okolicach tego smoka. No trochę w niewłaściwym momencie ten teamfight został rozegrany. Urbi! To, co zrobił dobrze w pierwszej sytuacji, tak odpalenie Slicing Manstrom, to troszkę gorsze. No wiadomo, nie wiedział, czy raczej go zabije, od razu klikał jeszcze zanim Eliska zginęła. W każdym razie, ale Infernal Drake brany przez ekipę niebieską i to jest niezwykle ważne dla nich. Kubyt musi uważać, ponieważ no sam na Abarii sobie nie poradzi, ale Xidi jest tutaj w pobliżu. Zostało zagrane Ultimate Chaos Storm, leci w kierunku Xidiego. Xidi naprawdę sporymi problemami, no ale koniec końców i tak zginie. No ale zobaczmy jakim kosztem, ponieważ Olaf dobiera się w końcu do wieży inhibitorowej i być może będzie w stanie ją zabrać. W tym momencie Skarner się cofa, cofnął się też Kennen. No ale to może nie wystarczyć. Tak, zobaczmy, ponad połowa tej wieży już została zburzona, więc może być problem, jeszcze spowolniony oczywiście ale Urbi. Jednak... Tak, wycofa się tutaj, ten laser był wystarczająco przerażający dla swojego dla oczywiście Ice Beast. Po raz kolejny, tym razem Jack Troll zostanie całkowicie poświęcony po to, żeby Hosan być może zabrał te zabójstwa dwa, nawet nie być może, tylko już raczej na pewno widzimy double kill na jego koncie, więc no poświęcenie jak najbardziej oczywiście tutaj dobre. Bardzo późne wyczerpanie zagrane przez Eberczaka, nie wiem czy go nie posiadał, czy też myślał, że nie będzie potrzebne. W związku z tym no, jednak Hosan zadał zbyt wiele obrażeń, kiedy faktycznie potrzebował i ten flash Eberczaka był zbyt późno, ponieważ tak to obrażenie otrzymał. Widzieliśmy też wcześniej, a czy później, że Kortar zmuszony do flasha i to jest niezwykle ważna sprawa, ponieważ w tym momencie no jednak Skarner nie posiada tego niezwykle mocnego narzędzia do engage'owania. Widzimy, że jeszcze nie zbudował Trinity Force'a, to jest rzecz niezwykle ciężka, kiedy no chcemy zbudować Trinitkę na Skarnerze po zbudowaniu Warriora. Jest 23 minuta. My jeszcze tego nie zrobiliśmy i my jesteśmy w ogóle papierowi, tak więc jeżeli ktokolwiek nas fokusuje, my giniemy. Mamy 1800 punktów zdrowia. No, wiele zawodników pewnie ma więcej. Jedynie Ruby Crystal dostarcza nam chociażby troszkę zwiększone właśnie te statystyki. No ale jednak to jest zbyt mało i w tym momencie no Skarner jest taki zmuszony do bycia tylko tą maszynką do engage'a, ale no musicie czekać te flasze. Tak, to też właśnie tą delikatność Skarnera widzieliśmy na przykładzie tego, co Hosan był w stanie tymi dwoma autoatakami zrobić, że tam całkiem sporo tego zdrowia już stracił nam Kortar, także gdyby doszło do takiej pełnej inicjacji ze strony Hosana, no to raczej nie mielibyśmy tutaj zbyt wiele czego zbierać. Zmiana linii oczywiście, to co Ice Beast mógł zrobić na górnej alejce już zostało dokonane, więc teraz jest jeszcze ta jedna wieża na dole, którą można byłoby zabrać, bądź też po prostu stworzyć presję, jak widzieliśmy, no jednak nie ma na razie przynajmniej żadnej odpowiedzi ze strony Nicht Gut. Wojtku, żuki czy Guardian Angel, jeśli chodzi o Olafa w tym momencie, bo widzimy, że któryś z tych przedmiotów myśli, żeby zbudować. I chyba będzie to GA. Guardian, tak. GA i wtedy... Częściej budowane jest ostatnio. Nie ukrywam, że w tym momencie Olaf będzie po prostu nie do zabicia, bo po pierwsze żaden z tego nie zatrzyma, po drugie, no nawet jeżeli będą spore obrażenia, to i tak będzie w stanie wstać po raz kolejny. Wiadomo, sam Black Cleaver zapewnia mu wystarczające obrażenia na tym czempionie. W połączeniu jeszcze z Ultimatem. No i sam fakt, że później będzie budował się pod full tanka, powoduje, że no ciężko, ale ciężko będzie cokolwiek zrobić, szczególnie Xidiemu, który będzie pewnie fokusem numer 1. Tutaj widzieliśmy właśnie ten potencjał Jayce'a i to utrzymywanie właśnie w rozgrywce, o którym wcześniej mówiliśmy, bo dwóch zawodników uderzonych, najpierw Hosan stracił prawie połowę punktów zdrowia, później uderzony został Babunia i rezultat był dość podobny, także no tutaj myślę, że wiele od Berczaka zależy, ale patrząc też na to, jak on to spotkanie rozgrywa, to on akurat jest tym solidnym punktem swojego zespołu. Baron rozpoczęty, tutaj nie ma zbyt wiele wizji, ale zawodnicy tego się spodziewają. Zobaczmy, jak on szybko tutaj spadnie, takie wycofanie się, być może była tutaj próba przechwycenia Kortara, no i po raz kolejny oczywiście. To jest właśnie moc Jayce'a. Jeżeli trafi jedną dobrą kulką, to po prostu robi dużo więcej niż robi oczywiście taka pojedyncza dzidanidalki. I wiadomo, że rzadziej możemy za pomocą Shockblasta i Accelerating Gate'a zagrywać, ale w każdym razie to po prostu odebrał jakiekolwiek chęci zabierania tego barona przez ekipę czerwoną. I w tym momencie widzimy, że ta przewaga, mimo tego, że wynosi w dalszym ciągu naprawdę sporo, to jednak nie przeszkadza ekipie niebieskiej do wzięcia kolejnego obiektywu. Taric ściągnął koszulkę, wraca do bazy, tak więc za chwilkę kupi kolejne przedmioty. 1200 zł to jest naprawdę dużo jak na supporta. No tak, z reguły właśnie widujemy troszeczkę też częstsze powroty, szczególnie po to, żeby uzupełnić ten stan wardów też, który gdzieś posiadamy, no bo wiadomo, że Ruby Sidestone też nie ma nieskończonej ilości stacków i od czasu do czasu trzeba faktycznie ten respawn odwiedzać. No po raz kolejny jakieś pingi w okolicach Barona, tam skupia się zespół Overused, z tym, że na razie aż tak wiele z tego nie wynika. Widzieliśmy wcześniej taką dobrą próbę oczywiście go zrobienia, bo tam wardów nie było, ale też w momencie, kiedy zauważyli, że przeciwnicy do nich już podchodzą, to bardzo skutecznie się wycofali. Zobaczmy w dalszym ciągu. Jayce zbudowany Bevsort, tak więc czy będzie budował Taskblade'a? Zobaczymy za chwilkę, ale ekipa czerwona po raz kolejny to jest drugie podejście pod Barona, druga stacja na tym Baronie. I tym razem będzie chyba szybciej, dużo zobaczmy szybciej, czy faktycznie teleport to zrobią. Mogą nie zdążyć, chociaż zobaczmy, bo tutaj na pewno będzie szybko brany, jednak ten Baron będzie zabrany, no ale rozpoczyna się walka. Maelstrom został odpalony, ale tylko Ice Beast tutaj został złapany tak naprawdę na całego. Odpalił nam się Taric i teraz Ice Beast robi to, co robić się powinien. Podwójne zabójstwo na jego koncie. Kubyt trzecią ofiarą. Viking, no niestety tutaj już dla niego niestety oczywiście nie będzie w stanie chyba się do nikogo dorwać, choć zobaczmy, Berczak jest tutaj jeszcze w pobliżu, Jack Troll zdecydował, że tak tego zostawić nie można. Nieoficjalna kwadra i to pokazuje właśnie ten wielki potencjał, który posiada w tym momencie Ice Beast. Tak jak mówiłem, nie ma nikogo, kto byłby w stanie go powstrzymać. No i to może być gra teraz dla Overused. Powinna być gra. Dokładnie, pozostaje sam Xidi, ale raczej bronić się tego nie będzie, bo jak ma bronić, kiedy ich jest więcej? Zobaczymy, brane wieże nexusowe, ale jednak wycofują się zawodnicy Overused, myślą jednak na zabranie kolejnego... Krótkie detimery. Dokładnie. Jednak wycofają się tutaj od tej wieży inhibitorowej. W każdym razie mogliby tą grę spokojnie zakończyć. Zobaczymy, czy będą podejmowali taką próbę. Spokojnie nie, ale na pewno tutaj z pewną dozą ryzyka prawdopodobnie by im się to udało. Jednak widać, że pomimo grania na aferę, tak nie do końca właśnie chcą w 100% gdzieś aż tak wielkie to ryzyko podejmować. Smok jest oczywiście bardzo sympatyczną opcją, ponieważ kolejny Infernal nam się pojawił, ale Nicht Gut jest gotowy. No i widzimy, Jack Troll praktycznie w ogóle bez many, nie ma też zdrowia, nie będzie w stanie nic przytankować. No został Ice Beasto oraz tutaj Babunia delikatnie przyłapani w złej pozycji, ale to bardzo szybko się nam oczywiście odwraca. Widzimy pełna egzekucja na dwójce rywali. No i to po raz kolejny może być powoli koniec. Dokładnie, widzieliśmy, że nawet nie zdążył odpalić swojego ultimate'a, Kennen za nim zginął. Tak samo zresztą widzieliśmy Skarnera, który spłynął w sekundę. Zobaczcie, panie i panowie, to jest 29 minuta, prawie koniec rozgrywki, a Skarner nie zbudował w końcu tej trinitki. Eberczak jeszcze ucieka tutaj oczywiście, Babunia zrobi to skutecznie. Odrzucony został Olaf, ale co z tego, że odrzucony został Olaf, skoro on i tak podejdzie po sekundzie. No i tym toporem w głowę, tudzież czymś innym, no bo to jest taki, a nie inny skin, zakończy życie Eberczaka. No cóż, widzimy, podchodzą nawet bezpośrednio zawodnicy już pod inhibitor. Te obrażenia oczywiście kiszyły w kierunku wieży inhibitorowej. To będzie na pewno koniec. Jeszcze 5 sekund, zanim pojawi się Urbi. Dwójka zawodników jeszcze broni Xidi. Jednak wycofują. Mogli to spokojnie skończyć, ale jednak wolą zrobić to w zdecydowanie bezpieczniejszy sposób. W sumie jestem też pod wrażeniem, że Nicht Gut jeszcze się nie poddaje, mimo tego, że jednak taka pozycja nie pozwala im praktycznie na nic w tym momencie. Jeszcze gdyby tutaj Hosan zbudował Quicksilver Sasha, to faktycznie ten Sur mógłby od razu polecieć. Znaczy, w sumie jest Scimitar z tego, co widzę, tak więc tego nie zauważyłem. Jeszcze tak Abaria mógłby tutaj do kompletu to dołożyć, ale nie ma co się tym przejmować, ponieważ no nie ukrywam, że Skarner dopiero w 29 minucie 30 sekundzie ze zbudowanym Trinity Force'em, on będzie i tak spływał bardzo szybko, zanim złapie kogoś na erkę. Tak, trochę śmiechłem, bo w momencie, kiedy mówiłeś, że tutaj nie poddają się, to wyskoczył surrender vote 2-2, także gdzieś tutaj u pewnych zawodników już powiedzmy ta nadzieja, że to spotkanie da się jeszcze odwrócić, już bezpowrotnie umarły, ale miejmy nadzieję, że też będą w stanie się skupić być może tutaj na tym kolejnej akcji, bo zobaczymy taki mocny push prawdopodobnie właśnie na tej dolnej alejce, bo tylko tutaj pozostało coś jeszcze do zabrania, jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, takie delikatnie bezpieczniejsze miejsce niż już podchodzenie pod wieżę przy Nexusie. Zobaczmy. No tutaj raczej Wikingowi się nic nie stanie. Dokładnie, większe obrażenia oczywiście tutaj dostał Eberczak, no zobaczymy. No to jest ciekawe, ponieważ próbują bronić wieży, która jest no, wysunięta z bazy. Natomiast zobaczmy, co się dzieje na midzie i co się dzieje na topie. Trinity Fort skończony, patrz, mówiłeś i w końcu udało się go... Już nawet założyłem, że 30 minucie, tak? A to temu, nawet... minutę temu. Aha, no to nawet... Nawet tutaj nie zwróciłem na to uwagi, bo jak na 30 minutę to nie jest taki przedmiot, który chciałbyś oczywiście w ekwipunku gracza zobaczyć jako jeden, tak naprawdę jedyny. Wieże na dole są niszczone, no i cóż, będzie podejście oczywiście pod kolejną wieżę inhibitorową. Bardzo czysto zawodnicy Overused zniszczą wszystko, zabiorą w mapie. Teraz Hosan został złapany, widzimy oczywiście szybki cimitar, no i cały potencjał, jeżeli chodzi o te możliwości Skarnera, Kortara. Całkowicie się oczywiście zapadł pod ziemię. W międzyczasie Ice Beast nie zamierza czekać na to, co zrobią jego koledzy, tylko już podchodzi nam oczywiście pod te wieże nexusowe. Jedną z nich był w stanie zabrać. Teraz zobaczymy po raz kolejny. Inicjacja leci. Jack Troll stara się tam przytankować trochę tych obrażeń. Urbi wyparował, zanim tak naprawdę Slicing Merceną był w stanie kogokolwiek zatrzymać na dobre. Kubyt będzie kolejną ofiarą. Podwójne zabójstwo, tutaj podzielili się troszeczkę, też podwójne zabójstwo, jeżeli chodzi o Abarię. No i koniec tej rozgrywki. Tak więc 1-0 dla Overused, który w tym meczu wyglądał dużo lepiej, ale po raz kolejny rzeźnia, 26 zabójstw, zanim byli w stanie tą grę zakończyć. No, naprawdę zagrali dużo lepiej od rywali, którzy nie mieli za bardzo pomysłu na tą rozgrywkę. Z tego co widzę, muszę sobie zapalić światło, tak więc, ale za chwilkę. Tak więc na razie tutaj się posiłkujemy troszkę inną sprawą. 1-0, jak mówiliśmy, dla Overused i to jest wynik w pełni zasłużony. No nie ukrywam, że Skarner pik jest ciekawy, ale jednak trzeba go wykonać zdecydowanie lepiej. Widzieliśmy, Kortar kilka razy wahał się, zanim kliknął R-kę. Widzieliśmy to wielokrotnie, więc tutaj zawodnicy ekipy niebieskiej nie mieli aż tak wielkiej, jakby to powiedzieć, przewagi wynikającej z tego czempiona. Wydaje mi się, że chyba ani razu nie wygrało Nicht Gut w momencie, kiedy tego Skarnera pikowali. Nicht Gut grał tylko raz z Skarnerem, o ile dobrze pamiętam. Dwa razy. Znaczy, nie wiem, bo to inny zespół grał, to CJ grał zawsze z Skarnerem. A nie, dobra. To faktycznie. Ale Skarner ogólnie jakoś tak pecha przynosi. No cóż, my jesteśmy już w pokoju, czekamy na grę następną. Tak więc zaprosimy was na krótką przerwę, w międzyczasie jeszcze ogarniemy tutaj warunki w okolicy i przygotujemy się do meczu numer 2. Przypominamy, Overused prowadzi 1-0 i są naprawdę blisko, żeby tutaj oczywiście awansować na lana, to jest najważniejsze dzisiaj, tak więc wracamy za chwilę. Obiecaliśmy, że ta przerwa będzie krótka i faktycznie ta przerwa krótka była. Witamy was przed meczem numer 2 pomiędzy Overused a ekipą Nicht Gut. Halo, halo. Jak nie chcesz grać na midzie, to musisz przeskoczyć na spektatora. No tak, no faktycznie. Cóż, przerwa, no przerwa wszędzie, no opuściłem tutaj ten pomieszczenie, tak więc nie byłem w stanie tutaj tego ogarnąć do końca. Za chwilkę ten mecz będziemy w stanie wystartować, tylko ekipa Nicht Gut się odpowiednio przygotuje. W sumie jeszcze nie mamy tutaj ustawionych zawodników w odpowiedniej kolejności. Tak więc zobaczymy mniej więcej jak tutaj to się, jak szybko to się odbędzie. Jakie będziemy mieli bany i piki, bo nie ukrywam, że ten Olaf no napsuł krwi ekipie Nicht Gut i Overused ze względu na to właśnie, że Hosan był naprawdę niezwykle agresywny, bo to jest chyba czwarty mecz w jego wykonaniu, w którym na poziomie pierwszym idzie na First Blooda, przynajmniej próbuje iść. Takie agresywne wejście stosuje. Tak więc tutaj no zobaczymy jak to się potoczy w następnej grze. Trochę poniżej oczekiwań Babunia z Abarią, bo jednak wcześniejsze rozgrywki to oni we dwójkę potrafili nawet tak w dwie osoby po prostu wygrać bez większego problemu. Teraz jednak kilka decyzji, a czyli w ogóle Abaria grał tak dosyć pasywnie, aczkolwiek wiadomo, kiedy ekipa prowadzi to jest w stanie tutaj coś takiego zrobić, natomiast Babunia grał hiperagresywnie i to się kilka razy obracało przeciwko niemu. Chociaż też nie ukrywajmy, że miał dużo szczęścia i też odpowiednią mechanikę, żeby uciec z takich niekorzystnych sytuacji. Zawodnicy ustawili się poprawnie, czekamy tylko na komendę start i rozpoczniemy ten mecz. Tak, ja też napiszę, że jesteśmy gotowi. Tak jak mówiłeś, no tutaj akurat, powiem szczerze, Abaria to chyba w ogóle dołączył też do zespołu w momencie właśnie, kiedy mieliśmy ten jeden bądź dwa finalne pusze, to wtedy faktycznie się zgrupowali. A tak to praktycznie grał sobie gdzieś tam zupełnie samotnie, ale to samo można byłoby powiedzieć o Eberczaku, no poza tym jednym zejściem, gdzie złapali w dżungli w trzy osoby Babunię, no to też jakoś za szczególnie go gdzieś tam na tych bocznych liniach nie widzieliśmy, no bądź też w sytuacjach, w których faktycznie jakaś taka walka 2 na 2, 3 na 2, czy 3 na 3 rozgorzała. Tak, my jesteśmy gotowi, a Ice Beast i spółka też są gotowi, więc czekamy tylko aż Nicht Gut tutaj też potwierdzi faktycznie, że mogą to spotkanie rozpocząć. Dokładnie, tak więc póki co Nicht Gut to odzwierciedla ich rozgrywkę poprzednią, tak więc miejmy nadzieję, że w tym razem poradzą sobie zdecydowanie lepiej. Chcę zobaczyć trzy gierki niezależnie od tego, kto pojedzie na lana, bo i jedna i druga ekipa jest na tyle mocna, żeby faktycznie na tym lanie się pokazać. Wiadomo, ich pierwszym rywalem będzie nie kto inny, tylko Kiedyś Miałem Team, tak więc na pewno zawodnicy już mogą oglądać swoich potencjalnie przyszłych rywali. Do turnieju finałowego 2 tygodnie i 1 dzień, dosłownie dokładnie 15 dni, tak więc zapraszamy Was oczywiście do Atlas Areny. Piki i bany przed nami, po lewej stronie mamy Overused, po prawej stronie Nicht Gut. Patrz, może będziemy mieli rewanż, taki poniekąd rewanż, bo oczywiście KMT opiera się w dużej mierze na zawodnikach byłych, jeżeli chodzi o Iluminar, prawda, no i widzieliśmy właśnie pojedynek Iluminarów z Overused w przypadku tych ostatnich mistrzostw, czy finału mistrzostw, który odbył się w Katowicach. Także pamiętamy ten mecz? I to był naprawdę bardzo ciekawy mecz, trzeba przyznać. Pisaliście tak? Nekrolog po tym meczu? Także powiem szczerze, że tutaj też może być właśnie to tak dosyć ciekawie, choć wiadomo, że akurat obydwie drużyny przynajmniej w tym momencie są na zupełnie innym miejscu, można powiedzieć, bo jednak KMT pokazywało się, owszem pokazali, że nieśmiertelni może nie są, ale naprawdę grali fenomenalnie przez ostatni powiedzmy miesiąc czy półtora. Tam Kęcz Karma nie dali, na razie te bany praktycznie te same, które widzieliśmy w przypadku tego poprzedniego pojedynku. Aczkolwiek Karma była wyłączona przez ekipę czerwoną, tak więc oni będą dysponowali jeszcze jednym czempionem więcej, chociaż mamy takie odwrócenie, ponieważ wcześniej mieliśmy 3 bany na milionerów w wykonaniu właśnie ekipy czerwonej, natomiast teraz nie dali Shen, który byli zbanowani przez ekipę KMT. No tak, Olaf byłby słusznym banem, chociaż być może zawodnicy ekipy czerwonej mają jakiś pomysł na tego Olafa. Musimy poczekać, bo Kennen na pewno nie był odpowiedzią właśnie na to, w jaki sposób sobie poradzić właśnie na Olafa, który zdobywa jakąkolwiek przewagę. 7 sekund do zakończenia fazy banowania i co będzie ostatnie tutaj wyłączone przez tą ekipę? Lucian. No tak, bo tutaj to my oczywiście troszeczkę się żeśmy też powiedzmy gdzieś się zafiksowali na tym Olafie, którym naprawdę fenomenalnie Ice Beast to zagrał, ale trzeba przyznać, że Hosan też swoje robił. Była ta dominacja, no jeżeli chodzi o linię. Później w późniejszych fazach też akurat co miał zabijać, to zabijał. Ale tak jak mówisz, no nie da się jednym pikiem tak naprawdę wybanować go całkowicie, także tutaj na pewno i tak dostanie pewnie tego czempiona, który jest bardzo mocny. No i cóż, ta Syndra no tutaj też była banowana przy okazji tego poprzedniego pojedynku i to dość szybko faktycznie ona po tej stronie ławki rezerwowych zasiadła, więc trzeba przyznać, że no, chyba wiedzieli co robią zawodnicy Nicht Gut. Zobaczymy jak zagra na tej postaci jednak Abaria, no bo to jest też taki czempion, który proponuje granie delikatnie agresywniejsze, jeżeli mamy już ten 6. poziom. A mam takie déjà vu, bo dokładnie te same czempiony widzieliśmy wybrane przez Overused w meczu numer 1, Braum oraz oczywiście Eliska, i w pierwszej rotacji były wybierane. Tak więc zobaczymy, jak sobie teraz poradzą kompozycją, która będzie po części skopiowana od swoich rywali, aczkolwiek wiadomo, że Lucian już nie będzie dostępny. Babunia, Eliski nie ma Nidalki, no ale dalej jest Rexa i dalej są naprawdę inne czempiony. Może podjąć też nietypowego czempiona, a czy w sumie takiego nie tyle co nietypowego, co rzadziej spotykanego w ostatnim czasie, znaczy rzadko spotykanego w ostatnim czasie, bo czy rzadziej, to wiadomo, że kiedy są pokazywane, to już jest jednak częściej niż wcześniej, bo wcześniej widzieliśmy naprawdę bardzo wąski czempion pól na dżungli. Trundle raczej nie spotkamy tutaj tego czempiona w tej rozgrywce. Wiadomo, że ostatni raz, kiedy widzieliśmy Trundle w tym takim meczu oficjalnym, kiedy miał walkę o cokolwiek, to był to naprawdę troll Trynda z tym naprawdę ciekawym buildem pod AP. Trash tym razem. Myślałem, że to będzie po raz kolejny Olaf. Nie, trash. Tutaj nie śpieszą się oczywiście z tymi wyborami, wiedzą, że przeciwnicy raczej aż tak chętnie po tego Olafa być może sięgać nie będą. No trash to też jedna z tych postaci, które Jack Troll po oczywiście powiedzmy wejściu na tą scenę competitive, bo wiadomo, że on znany był z tej Leony, zaczął właśnie grywać tym trashem i no z tego też stał się na tyle dobry, powiedzmy, żeby faktycznie na tej scenie się utrzymać. No i tutaj ciekawa decyzja, bo Xidi prawdopodobnie będzie chciał, być może podebrać faktycznie tego Ezreala. No to by wymusiło na Hosanie jakieś podjęcie być może innej decyzji, znaczy na pewno. No czekamy, jeszcze kilka sekund tutaj pozostało. No ciekawy jestem. No faktycznie, wiadomo, że podebranie Ezreala Hosanowi to jest naprawdę dobra decyzja. No i Vel'Koz. Czy to będzie Vel'Koz na midzie? No, biorąc pod uwagę, że jednak to jest czempion, który od czasu do czasu jest grywany. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi właśnie na Syndrę. Bo jednak Vel'Koz według mnie ma naprawdę jedną bardzo ważną wadę. Wiadomo, każdy gap closer, każdy jungler, który posiada gap closera, po prostu męczy tego zawodnika. Ale Hosan wyciąga innego czempiona ze swojej kieszeni. Ma wiadomo, Sivir ma też Dzina jeszcze dostępnego, tak więc któryś z tych czempionów będzie na pewno wybrany. Aczkolwiek czy zagra aż tak mocno, jak zagrał wcześniej? Nie ukrywam, Caitlyn mi się strasznie nie podoba, strasznie nie lubię tego czempiona, ale zobaczymy, jak sobie właśnie Hosan na nim poradzi. Jack Troll z Leoną, nie wiadomo, kiedyś grał naprawdę często tym czempionem, kiedy wiadomo, pamiętamy, Leona była w mecie, tak, to był ten sezon. A o tym z kolei, co teraz zostało pokazane, chcielibyśmy absolutnie zapomnieć. Tak, Kalista support, Boże. W każdym razie czekamy jeszcze tylko na toplanera. Tak, wiadomo, nie, Ramus był pikowany w marcu tego roku. Pamiętamy, to też był toplaner. Tak więc meta w tym roku przyniosła naprawdę wiele bardzo dziwnych rozwiązań. W każdym razie podjęty Fiddlesticks i pytanie, czym jest Fiddle? Swainem na topie. Tak, chyba drugi raz Overused gra właśnie Swainem na topie. I drugi raz to jest mecz numer 2, tak więc pamiętamy Glebo Grzechu Retoxami, czyli ekipa, która niestety już się pożegnała z walką o awans do top 8, znaczy do top 4, przepraszam. Ta ekipa niestety ten mecz przegrała, aczkolwiek to był chyba jeden z trudniejszych meczów do oglądania, który komentowałem dla was, tak więc zobaczymy. Tak, to jest właśnie to takie legendarne spotkanie, o którym w momencie, kiedy wszedłem na transmisję, to mówiliście, że jedno słowo pajacerka i tak, i to taka totalna, także powiem szczerze, muszę akurat nadrobić chyba. Ale niektórzy nie ukrywam, że niektórzy mają naprawdę spore, jakby to powiedzieć, sporą cierpliwość, bo wyszukiwali się pozytywnych aspektów, tak więc tutaj we wszystkim można, prawda? Jeżeli jesteś pozytywnie nastawiony do życia i jeżeli jesteś takim wiecznym hurra optymistą, to we wszystkim Blanka jest do powiedzenia. Tak. Także we wszystkim znajdziesz tutaj oczywiście jakiś pozytyw. Kubyt, no Yasuo został wybrany i nie widzę, żeby tutaj jakiekolwiek zmiany były. Także Yasuo. No jestem ciekaw, bo z reguły Yasuo na topie był pikowany tylko w momencie, kiedy mieliśmy przeciwko niemu Gnara. Ja nie ukrywam, że wtedy to był naprawdę mocny czempion. No ale zobaczymy, gdzie faktycznie będzie ten czempion wybrany. Jack Troll na sekundę opuścił ten pokój tylko po to, żebyśmy mogli zrobić delikatnego remake'a. Czekamy na tego zawodnika, aż się pojawi po raz kolejny i wystartujemy rozgrywkę numer 2. Przypominamy, Overused prowadzi 1-0 i jest o jedną grę od awansu na finałowego lana. Będziemy tutaj to wałkować co kilkanaście minut. Finałowy LAN oczywiście w Łodzi podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier, który będzie się odbywał w Atlas Arenie. Tak więc jeżeli jesteście z Łodzi bądź okolic albo chcecie zobaczyć najlepsze polskie League of Legends w akcji, zapraszamy was właśnie 2 października. do tej sali, o której mówiliśmy wcześniej. Więcej informacji oczywiście na fanpage'ach esl.pl, Cybersportu i naszych, tak więc zapraszamy Was oczywiście do tego. Czekamy tylko na to, aż zawodnicy wystartują i będziemy w stanie przeprowadzić Was po raz kolejny przez już tą znaną fazę pikowania i banowania. Tak, wszyscy piszą, że go, tylko jeszcze należałoby wystartować. Ale w końcu też ogarnął, że on ma tutaj być może władzę, jeżeli chodzi o ten pokój. No to i myślę, że zobaczymy dosyć szybkie banowanie. Mam nadzieję, że nic nie zostało zbanowane z tych czempionów, które miały być wybrane, bo wiele razy widzieliśmy takie sytuacje, szczególnie kiedy właśnie już zawodnicy klikają na trollbany. No cóż, nie każdy tutaj jest przyzwyczajony do tego, żeby jednak banować te same czempiony po tym, jak ta rozgrywka, jakby to powiedzieć, została rozpoczęta po raz kolejny. No cóż, będziemy musieli troszkę inaczej podejść do tego pod względem statystycznym. No i czekamy, jak to się dalej potoczy. Ekipa czerwona, czyli ekipa Nicht Gut, która musi teraz wygrać dwie rozgrywki dalej w dosyć nietypowej kompozycji, ponieważ rzadko widzimy Yasuo, kiedy nie ma przeciwko niemu Gnara na topie i rzadko też widujemy Vel'Koza, tak więc Vel'Koz w Mistrzostwach Polski, a czy Vel'Koz w ogóle na polskiej scenie kojarzy mi się z dwoma zawodnikami, jest to Over na midzie oraz Bakłażem na saporcie. Zobaczymy, czy Berczak będzie trzecim zawodnikiem w kolejności, kiedy będę myślał o tym bohaterze. Ekipa niebieska natomiast jest kompozycją, do której nas po części już byli w stanie przyzwyczaić ze Swainem na topie. Syndra piknięta w pierwszej rotacji to jest rzecz, która niesamowicie mnie dziwi, ale Abaria widocznie czuje się na tym czempionie niesamowicie mocno. Hosan na Caitlyn, tak więc no, nie dostał żadnego ze swoich ulubionych czempionów, ale zobaczymy, jak sobie poradzi dalej. Tak, Caitlyn to jest taki dosyć uniwersalny czempion, wiadomo, że on bardzo dużo oferuje, między innymi oczywiście tą agresję na samym początku, bo jesteśmy w stanie obijać naszych przeciwników z dosyć dużego dystansu. Najbardziej mnie ciekawi, czy w końcu, bo tak wspominam o tym praktycznie za każdym razem, kiedy mamy okazję komentować Overused, to o tej naprawdę dobrej synergii pomiędzy Abarią i Babunią. No i teraz mamy takie tutaj dosyć ciekawe kombo, wiadomo, że wiemy, co doskonale Vel'Koz oferuje, jednak nie jest to postać, która byłaby w stanie przeżyć w momencie, kiedy dobra inicjacja pójdzie z drugiej strony. No i tutaj Babunia, mając tego Lisina, będzie mógł próbować faktycznie jakichś ciekawych zagrań. Kwestia też tego, czy Abaria to też będzie taki cień samego siebie, tak jak to było w tym poprzednim spotkaniu, gdzie może nie grał jakoś tam fatalnie, ale też praktycznie w ogóle go nie było. Czy jednak zagra już na tym swoim poziomie, ale o tym przekonamy się po przerwie. Jesteśmy skrępowani cienkimi sznurkami. Nie my kierujemy naszymi sprawami. Dom, praca, zależności zwoje. Kiedy twoje życie jest naprawdę twoje? Z tego powodu ludzie o otwartych głowach, nie wszyscy, ci nieliczni, o których tu mowa, zaufali mocy pewnego napoju, co wyzwala umysł i pcha do rozwoju, co otwiera oczy na wiele prawideł, a nawet, jak słyszałem, może dodać skrzydeł. You see me the way I see you, but you held my neck and you said some shit, so I've been hoping you do. Spill all your secrets in confidence, well I'm filing that as evidence to stall the burn and calm my nerves. Oh, after I've had a few, you're turning my insides, you're making me sick. But you're such a goddamn pro, never really know if you're faking it. You're turning my insides, you're making me wish. Thought I was a better girl with a steady hand that you wanted to be with. But even if the cops come calling, say even if the cops come calling, I'll never talk. Even if you're angry, even if you're wasting time, baby, if the cops come calling, I'll never stop. I'll never Tak więc witamy was po tej krótkiej przerwie reklamowej i za chwilkę rozpoczniemy mecz drugi pomiędzy tymi ekipami. Oczywiście te ekipy, które tak w sumie tak delikatnie, kolokwialnie określiłem na samym początku, są to ekipy Nicht Gut oraz Overused. Overused prowadzi 1-0 i jest o jedną grę od awansu dalej, tak więc zobaczymy, czy będą w stanie tą rozgrywkę wygrać i czy zobaczymy tą ekipę na turnieju finałowym. Tak, jeden ważny krok został postawiony, ale tak jak mówiłem na początku transmisji, tutaj jedna wygrana jeszcze o niczym nie przesądza i bardzo łatwo też Nicht Gut już wielokrotnie pokazywało, że oni są w stanie grać w tą ligę na bardzo wysokim poziomie, więc tutaj przebudowując sobie tą kompozycję też na pewno mieli jakiś plan, choć trzeba przyznać, że to też jest powiedzmy taki krok odważny, bo często właśnie widujemy, jeżeli drużyna przegra, to stara się budować taki standard. Tutaj jednak delikatnie właśnie Nicht Gut od niego odeszło. Między innymi oczywiście i Yasuo, i Vel'Koz, który tutaj oczywiście grany będzie na środku. Ale czasami też to jest bardzo potrzebne. Zobaczymy, zawodnicy już są na mapie Summoner's Rift i może wróćmy do tego, co kiedyś prezentowaliśmy dla was, czyli standardowego pytania na początek meczu. Jeżeli myślicie, że ekipa Overused, którą w tym momencie widzicie na ekranie, wygra to spotkanie, piszcie na czacie kappa, zaś jeżeli myślicie, że jednak wygra to ekipa Nicht Gut i będziemy mieli gierkę kolejną, no i tutaj widzimy, ten gość wygra. Piszcie na czacie ekipo, zachęcam was do głosowania i zobaczymy, kto będzie miał więcej fanów, które typy właśnie, jakby powiedzieć, więcej będziemy ich widzieć. Takie déjà vu, bo widzieliśmy dosłownie takie same ustawienie Eliski poprzednio. I po raz kolejny jednak to ekipa Overused wchodzi do środka. 5 złota ugrane przez Lisina. Tak, wygrana już nie z jego kieszeni, a na poważnie to oczywiście... A tutaj na pewno cieszyć może fakt, że oni starają się grać już od samego początku, tak dość odważnie i mocno do przodu, aczkolwiek brakuje nam już, takie jedno wejście widzieliśmy w którymś ze spotkań ostatnich Mistrzostw Polski, gdzie jedna z drużyn tak delikatnie zinwajdowała, po czym przebiegła sobie dookoła, ale żadnych wardów też nie postawiła. No zobaczmy, Hosan już wyczerpany w tym momencie, Hill został zagrany, Ignite też w kierunku Xidiego. No i będzie martwy. Ojejku. A teraz jeszcze Kubyt, nie wiadomo tak, czy będzie w stanie tutaj uciec, bo to wcale nie jest taka prosta sytuacja. No, Flash zostanie pewnie zainwestowany, nie, jednak Hosan się wycofał. Tak, ale jednak... wiedząc, że raczej to się nie uda. Drugi raz ten sam błąd popełniają zawodnicy. Naprawdę fajne wejście na samym początku, ale jednak wyczerpanie było zagrane zdecydowanie zbyt wcześnie, zanim Hosan w ogóle zareagował. Tak więc nie był w stanie zrobić zbyt wiele. W dodatku fakt, że był Ignite w momencie, kiedy Xidi chciał się schilować. Tak więc tutaj naprawdę to zadziałało na pewno zdecydowanie lepiej. No i drugi raz w tych grach, które dzisiaj oglądamy, to Hosan jest z pierwszym zabójstwem w tej rozgrywce. No i zobaczymy, jak to się potoczy dalej, bo już w tym momencie Ezreal może mieć naprawdę ciężko, szczególnie, że Caitlyn dysponuje takim zasięgiem. Mamy wejście tutaj ze strony oczywiście Babuni, ale tylko jedno kopnięcie, ponieważ wieża była zbyt blisko. Co mi się na pewno nie podoba, Xidi, wiemy doskonale, że to jest taki zawodnik, na którego zawsze można liczyć, bo on z reguły nie popełnia takich wielkich błędów, a tutaj jednak problemy są. No to jest naturalny ruch, oczywiście wie doskonale, że Kortar tutaj nie posiada jakoś szczególnie wiele zdrowia, więc można byłoby tutaj podejść i faktycznie spróbować na swojego przeciwnika poczekać. Braum schodzi. No. Mamy zejście dwóch zawodników w to miejsce, jestem ciekaw, jak to się mniej więcej potoczy. Czy będzie też zejście Vel'Koza, bo to jest najważniejsze w tej sytuacji. No jednak gubi tutaj trochę fokus. To był duży błąd. Zobaczmy, duży błąd Jack Trolla, który w tym momencie musi się splaszować. Czy będzie zabity na 100%, to Kubyt zbiera zabójstwo na swoje konto. Szkoda, że nie otrzymała go Eliska, ale w każdym razie to jest kolejna sytuacja, w której ekipa Overused zdobywa jakąkolwiek przewagę tylko po to, żeby potem zagrać agresywniej. Ale dobra, tutaj można było faktycznie podejść, można było spróbować na przykład wykończyć tą Eliskę, ale takie typowe wejście od samego początku, gdzie nawet nie było ani jednego warda postawionego na przykład w okolicach Tribuszu, to i Jack Troll był widoczny, że on znika, więc to było bardziej niż pewne, że on faktycznie pojawi się w okolicach tego Blue. Także no, to zupełnie tak bez pomysłu, można powiedzieć, zrobione. To nawet nie to, że tą przewagę, którą sobie tak wywalczyli na samym początku w bardzo dobry sposób, stracili, ale po prostu stracili w beznadziejny sposób. No zobaczymy. Tutaj Kortar na tej środkowej alei widzieliśmy, że myślał nad jakimś wejściem, ale tylko po to, żeby się wycofać. Abaria zmuszony do flasza. Tego flasza nie widziałem, ale widzę, że jednak szary jest ten ekranik, na którym jest Summoner Spell właśnie tego zawodnika. Vel'Koz cały czas właśnie lata po tej stronie, po której gra jungler. To jest takie standardowe zagranie, po którym bardzo szybko jesteśmy w stanie przewidzieć, gdzie przeciwny jungler się znajduje, bo jednak z junglerem z drugiego rusza się cały zespół. Kubyt zostaje przechwycony, jeszcze play zagrane, chociaż Jack Troll po raz kolejny mógł popełnić wielki błąd. Zobaczmy jeszcze jedno to uderzenie! A Hosan, czy on dobije swojego przeciwnika? Unieruchomiony na dobre. Ale to też widzieliśmy w meczu Glebo Grzechu Retuxamich właśnie na Overused, gdzie Hosan zbiera pierwsze zabójstwo tylko po to, żeby później oddać double killa swojemu rywalowi i wtedy... Bodajże Retox, tak, Retox, no radzi sobie naprawdę dobrze. No i zobaczmy, mści się teraz, no o, co się tutaj dzieje, czy Babunia zginie? Ma flasha. No to może chyba będziemy musiał go wykorzystać, że zobaczmy safeguard! Nie, flash jednak ostatecznie. Oj, Eberczak! Berczak zabiera życie, teraz jeszcze Abaria prawdopodobnie też swoje straci. 5-1. Nie mam pytań, Wojtku, naprawdę ta gra po raz kolejny mnie przerasta. Ale chyba zaczyna się tutaj robić tam sytuacja, w którym po prostu zobaczymy szybkie go next. Dokładnie, bo nie ukrywam, że naprawdę świetne wejście na samym początku Hosana, który zareagował na ten trap w wykonaniu swoich rywali. Mamy tutaj chwilę pauzy, chwilę wytchnienia, żebyśmy mogli nadrobić to, co się tutaj wydarzyło, Wojtku. Wracam na chwilkę na kamerkach do nas. Po pierwsze, widzieliśmy tego Firstblada, naprawdę świetnie sobie poradził w tym momencie Hosan, ponieważ to on został, jakby to powiedzieć, złapany przez rywali, ale później widzieliśmy, co się stało, double kill, a czyli w sumie zabójstwo na jego koncie. Bardzo prosty sposób. Później Babunia, który gra agresywnie, fajnie, wszedł do dżungli Kortara, był w stanie go zbić do, nie wiem, 100 punktów zdrowia, nawet mniej. I po co wchodzić do jego dżungli, wiedząc, że no... Jednak jeżeli ktoś zrotuje, to szybciej to zrotują jego zawodnicy. Bardzo przytomnie do tej sytuacji podszedł Kubyt, który mimo tego, że Xidi miał naprawdę sporą stratę, no, był w stanie go zostawić samodzielnie przeciwko Hosanowi. I później widzieliśmy, jak widzieliśmy, Kortar też zaczął grać agresywnie, tym razem jednak to mu się udało. Tak, no zobaczymy oczywiście, czy Overused znajdzie jakąś dobrą metodę na to, żeby do tego spotkania powrócić, bo w 5 minucie te 2000, 2,5 prawie nawet. To jest naprawdę ogrom, który trzeba będzie pokonać. Pytanie, kiedy Urbi dostał asystę, bo go nie widziałem. Czy wtedy był, jak już zabijali Syndra na samym końcu? Chyba tak. Tak, tak, bo oni zabili Syndra, a wcześniej był, chociaż nie, czekaj, Urbi. A mi się, tak, bo on rzucił tą swoją wichurką. To masz rację. Tak właśnie nie widziałem go, a patrzę się, że ma asystę na swoim koncie, tak więc tutaj... Postawiony został przez niego windwall i tam rzucił od razu też, jeżeli się nie mylę, faktycznie tutaj wichurą doskoczył do rywala, ale już go nie było, bo ktoś go tam zabił. W każdym razie pauza była tutaj zagrana przez ekipę czerwoną. Eberczaka, tak. Tak więc chwilkę będziemy musieli poczekać. Nie mam żadnych informacji, mi się na czacie nic nie pokazuje. Natomiast Wojtku, chyba u ciebie tylko się pokazał fakt, że gra została zastopowana. Spauzowana. To jest chyba 5. pauza dzisiaj, tak więc naprawdę sporo mamy tych problemów technicznych, ale nie ukrywam, że wolimy, żeby jednak tych pauz było sporo, a zawodnicy grali na równych warunkach. Tak więc tutaj, żeby nie było jakichś problemów, że ktoś nagle gra na 200 pingu, czy ktoś ma jakiekolwiek problemy, nie wiem, ze ścinającym komputerem, którym się zaczęło coś aktualizować nagle. Tak więc będziemy musieli chwilkę poczekać. W tym momencie Kortar wraca nam do rozgrywki, bo to on wyszedł. Tak więc za chwilkę prawdopodobnie tą rozgrywkę będziemy w stanie wznowić. Wojtku, przewaga jest naprawdę spora jak na ten czas i pytanie, czy Overused z tego wyjdzie, bo nie ukrywam, że takie przewagi są zyskiwane szybko i oddawane jeszcze szybciej. No to może właśnie jedno z tych spotkań, a też jest to opcja po prostu, że Nicht Gut nagle opanuje troszeczkę te nerwy sytuacji i po prostu będzie dalej wykorzystywać błędy i próbę właśnie takiego na siłę odrabiania tego, co wcześniej zostało stracone właśnie przez Overused. Także no tej możliwości jest na pewno kilka. Ja bym oczywiście chciał zobaczyć taką bardziej standardową ligę niż... No wiadomo, nie będę używał tego słowa, ale wiadomo, o które chodzi. Zobaczymy, jak to mniej więcej się potoczy dalej. Hosan tutaj strasznie puszuje. Widzimy, że no, pomimo tego Firstblada jednak ma stratę w złocie i to jest naprawdę spora strata w złocie. No, niestety To i Jack Troll, no strasznie zawinił, dwie śmierci na jego koncie w tym momencie. Nie ukrywam, że też troszkę zbyt dużo tych obrażeń otrzymał za darmo, zanim był w stanie cokolwiek zrobić i to oczywiście zawyrokowało jego śmiercią i śmiercią późniejszą Hosana. No ale zobaczmy, bo mamy jakieś wejście, no i chyba Jack Troll zginie po raz kolejny, chociaż pojawia nam się Babunia. Tak, sytuacja może delikatnie zostać odwrócona, ale widzimy, że bardzo szybko Jack Troll przestał istnieć i Babunia tak samo. Bo to nic więcej na ten temat się da powiedzieć. 4-1. A dokładnie, aczkolwiek dziwi mnie fakt, że Babunia podjął jednak tą walkę, mimo tego, że już zginął Jack Troll. Jack Trolla nie było, tak więc nie było w ogóle sensu. Hosan teraz w delikatnych tarapatach. Pytanie, czy będzie w stanie swojego rywala zabić, bo to jest możliwe w sumie. W międzyczasie tak ginie nam Syndra. I wszystko tak naprawdę tutaj też może się posypać, jeżeli chodzi o Overused, to się sypie i to bardzo szybko. O, teraz Urbi postara się wejść w Ice Beast, no i widzimy, że tak naprawdę brakuje tutaj absolutnie many. No tak, co prawda został zagrany, ale to nie zrobi aż takiego wielkiego wrażenia na Urbi. Może sobie tutaj spokojnie oczywiście pozostać i pofarmić. Choć no... Ryzykownie gra, naprawdę, i gra z ogniem i ufa oczywiście faktu, że no, jego przeciwnik nie będzie w stanie mu tych obrażeń zbyt wiele zadać, biorąc pod uwagę, że ta mana to jest rzecz, której się nie ominie. W każdym razie, Nicht Gut gra naprawdę bardzo dobrze, a Overused w każdym aspekcie w tym momencie co chcą zrobić, to się nie udaje, to jest największy problem. No i to jest właśnie to też, o czym mówiłem, że takie czasami próba nadrobienia szybkiego na siłę to też nie jest dobra metoda na to, żeby do spotkania wrócić. No bo to stąd też między innymi kolejne dwa zabójstwa na koncie Xidiego. Oj, Urbi w tarapatak delikatnych, ponieważ pojawia nam się Lisin, ale Lisin jednak nie wchodzi pod wieżę. Lisin jednak decyduje się na podejście pod golemki, co też nie jest, jakby to powiedzieć, idealnym rozwiązaniem, biorąc pod uwagę, że bardzo blisko jest Eliska. Ale Eliska bierze sobie red buffa, tak więc tutaj te golemki jednak padną jego łupem. Jack Troll w tym momencie 0-3-1, przepraszam. To nie jest jakaś idealna sytuacja dla niego. Natomiast Caitlyn po zbudowaniu tutaj pikaksa decyduje się na budki, które wiadomo dają troszkę więcej atak speeda. Walka na topie rozgorzała. Tak, Urbi jeszcze trafione tutaj przez Babunię, ale szybkie oczywiście wycofanie się, więc będzie bezpieczny Yasuo, aczkolwiek no patrząc na stan jego zdrowia po tym, jak powrócił na linię, to nigdy nie jest oczywiście dobra rzecz dla niego. Tym razem Ice Beast będzie w stanie troszeczkę zagrać agresywniej. Laser, BUM! To jest właśnie moc Vel'Koza. W momencie, kiedy on zyska jakąkolwiek przewagę, widzimy, to przewaga w tym momencie dla niego jest ogromna. To wystarczy, że jakikolwiek spell będzie w stanie zeslowować swojego rywala i od razu cały laser jest w stanie zabrać większość punktów zdrowia. No i w tym momencie, no, strasznie odbija się czkawką ta First Pick Syndra, która nas niesamowicie dziwiła. No ale cóż, no Urbi myślę nad jakimś wejściem swojego rywala, czy będzie w stanie go podbić, po raz kolejny las brew zagrane, ale bardzo, bardzo blisko jest Kortar, czy będzie w stanie coś zrobić? Urbi też musi uważać. Urbi traci zdecydowanie większą ilość zdrowia niż na pewno chciałby tutaj, ale pojawia się w tym wszystkim również i Kubyt i w trójkę byli w stanie zabrać życie. A Ice Beast to 10-1, no wymyka się to z rąk. Tak mi się wydaje, że ta gra może nie potrwać dłużej niż 20 minut. Człowiek, no zobaczymy, może jakaś taka magiczna metoda się jednak znajdzie na to, żeby powoli gdzieś te pieniążki odrabiać. No w tym momencie będą w stanie jeszcze zabrać pierwszą wieżę na swoje koncie, tak więc to jest niezwykle istotne. Zobaczmy, bo na bocie w końcu Lisin z szóstym poziomem, ale to jest w sumie 10. minuta. Zobacz, co się stało z Jack Trollem. Xidi tutaj prawie zabił Jack Trolla. Berczak? Hosan tankuje, teraz Eberczak oczywiście ostatecznie jednak nie zginie. Natomiast exhaust zagrany i Hosan umiera. Kolejny double kill na koncie Xidiego. Ciekawa rzecz. A jednak... Tylko sekundowa pauza, wracamy. Nie, wiem, co tu się będzie działo chyba. Czyżby ktoś napisał Open Meet? Tak. To była pauza i oczywiście wszyscy zawodnicy Overused w tym samym momencie napisali GG do przeciwnika, także... Nie wiem, próbuję zrozumieć, co się mniej więcej teraz stanie. Babunia nie wychodzi z bazy, tak więc nie ukrywam, że to jest sytuacja naprawdę niemiła, ponieważ... Znaczy gorsza dla widzów, mogli tutaj zawodnicy po prostu wyjść, faktycznie umówić się i to byłoby chyba lepsze. To nie ukrywam, będziemy teraz czekać, aż zawodnicy będą bezsensownie puszować. Podczas rozgrywek LCS-owych bodajże nawet zawodnicy mają bana na surrender, o ile dobrze pamiętam. Smutna historia, naprawdę smutna i to jest rzecz, która mi się strasznie nie podoba i w tym momencie Overused ma u mnie ogromnego minusa. Dobra, to co nam pozostaje? Co tam u was na czacie słychać? Jak życie? Bo tutaj chyba faktycznie no jeszcze przez parę minut nie będzie zbyt wiele rzeczy do robienia. No tak, historyczny moment, pierwszy open mid, w sumie open bot na Summoner, a czy na Summoner Slifcie podczas rozgrywek ESL MP. Może w ciszy tak zakończmy to spotkanie. Tak, zostawmy to w ciszy, tak. Posłuchajmy, jak tutaj niszczone są struktury. A mi się coś zwiesiło? A nie, czy tańczą, Wojtku? Takują klipy. Jednak coś mi się zwiesiło, nie wiem jak to mniej więcej wyglądało, nie wiem czy to był jakiś problem z połączeniem po mojej stronie. Aczkolwiek widzę, że wysyłanie nie ma tu jakiejś większej, jakby to powiedzieć, większych problemów z tym wysyłaniem ode mnie. W tym momencie padają wieżyczki infiltrowe i nexusowe. No, miał być open meet, a widzimy, że tutaj ptak się broni. W każdym razie możemy powiedzieć, że to będzie chyba najszybciej rozegrany mecz na Mistrzostwa Polski. No, 12 minut nawet w turniejach kwalifikacyjnych to się nie zdarzało. No, dokładnie, aczkolwiek nie ukrywam, że szybciej kiedyś skończył Anexis w Singapurze. Aczkolwiek przeciwnicy się bronili, to było najciekawsze. No wiadomo, że wzięli zawodników z innej gry, z innego moba. W każdym razie wracamy do nas, Wojtku, a... Smutno mi. Co my możemy, no, co my możemy. Tak, tutaj co prawda Lotus mi prosił o ten mecz historii, ale tak nie do końca jestem pewny, czy jest sens. Ale wyślę. Proszę, proszę. Nie wiem jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o ewentualne adminowanie. My jesteśmy tutaj adminami, ale my rozpoczynamy kolejną rozgrywkę i prawdopodobnie za chwilkę wejdziemy. Ze względu na to, że Nicht Gut wygrał swoją rozgrywkę wcześniej, to oni wybierają sobie stronę i to będzie po raz kolejny strona czerwona. Tak więc pierwszy pik po raz kolejny będzie lądował w rękach Overused. No i zobaczymy jak to mniej więcej się potoczy. Czekamy tylko na zawodników, żeby się poprawnie zrobiło. Kto to TH Polak? To jest Babunia. Może przeczytamy wam te składy w momencie, kiedy jeszcze raz wejdziemy do Champion Selectu. Wiadomo, że chcemy tutaj, żeby zawodnicy byli znani pod tymi pseudonimami, pod którymi się ogólnie identyfikują, a nie pod nazwami ich kont gry. Tak więc za chwilkę prawdopodobnie przeczytamy całe składy zespołów. No cóż, widzę, że tutaj ludzie usłyszeli już niektórzy i przychodzą do nas. No cóż, zobaczymy jak to się mniej więcej potoczy. Zawodnicy za chwilkę prawdopodobnie się będą w stanie ustawić. My was zaprosimy na krótką przerwę, która może nawet się przedłużyć, no może trwać więcej niż poprzednie spotkanie. No ale za kilka minut do was wrócimy. Zostańcie z nami. Tak więc witamy was po tej przerwie i rozpoczynamy za chwilkę spotkanie trzecie. Tym razem mam nadzieję, że tutaj obie ekipy postanowią walczyć do samego końca. Nie ukrywam, że nie wiem jaki finał będzie miała akcja z poprzedniego meczu, ale zobaczymy jaki finał będzie miało to spotkanie, ponieważ trzeci mecz zadecyduje o tym, kto pojedzie do Łodzi i zmierzy się z kiedyś miałem team w jednym z półfinałów. Wojtku, co sądzisz na temat tego nadchodzącego spotkania? Nie wiem co sądzić, jeszcze jestem w szoku po tym poprzednim. No, zobaczymy, tym razem miejmy nadzieję oczywiście, że tutaj podejście będzie też troszeczkę lepsze, znaczy troszeczkę dużo lepsze niż to co widzieliśmy przy okazji tej gry numer 2. I to co wypracowali sobie tak naprawdę zawodnicy Overused bardzo ciężko, wygrywając właśnie 1-0, tak teraz no jednak... No wiadomo. Można powiedzieć, sytuacja nam się resetuje. Zwycięzca BO1 tak naprawdę tutaj przechodzi dalej. Tylko wiadomo, że to nie jest takie typowe BO1, no bo zawodnicy już też coś o sobie powiedzmy wiedzą. Chociaż no co mogło też tutaj Nicht Gut wywnioskować się z gry numer 2. Dokładnie, zobaczymy jak to mniej więcej będzie wyglądało dalej. W każdym razie tutaj za chwilkę wystartujemy ten mecz, jeszcze tej minutkę. Tutaj zawodnicy będą musieli jeszcze poczekać, ponieważ wyrzuciło nam Kortara z pokoju. Ja jeszcze go widzę, tak więc to jest taki problem no, standardowy, jeśli chodzi oczywiście o Lola, gdzie faktycznie zawodnik zostaje wyrzucony z pokoju, a jeszcze dalej w nim istnieje. No ale cóż, gramy na serwerze zachodnim, tak więc tutaj zawodnicy w większości przynajmniej dysponują tymi pseudonimami, jakie powinni posiadać, w sumie większość. No większość to jest 5, to nie, czyli połowa dokładnie, aczkolwiek... Teoria powinna mówić, że jednak zawodnicy na łeście powinni mieć konta o tych swoich faktycznych nikach, ponieważ będą chcieli być rozpoznawalni. W każdym razie za chwilkę wystartujemy ten mecz w WRC 5. No tak, też możemy zrobić mistrzostwa, aczkolwiek ciężko będzie mi komentować. Cóż tutaj się jeszcze pojawia? Czytam regulamin. Może dałoby radę. Właśnie nie jestem pewny jak to jest w regulaminie, ale też w kilku grupach już się pojawiła informacja o... No to myślę, że ten mecz będzie w ogóle legendą. Dokładnie. No cóż, poczekamy jeszcze chwilkę prawdopodobnie na to spotkanie, a jak pojawi się Kortar... O, już się w tym momencie pojawił, tak więc tylko się ustawią i będziemy pikować i banować kolejne czempiony. Nie ukrywam, że możemy zobaczyć podobny Champion Select do meczu poprzedniego, przynajmniej jeśli chodzi o fazę banów, bo nie sądzę, że Overused będzie winił jakiegoś czempiona konkretnego. Będą tu raczej denerwowali się tym, że jednak nie byli w stanie poprawnie wykorzystać przewagi, którą byli w stanie zyskać, bo o ile dobrze pamiętam, pierwsze zabójstwo padło kątem Hosana i to chyba było jedyne zabójstwo tego zespołu. Chyba. Cóż, my jesteśmy gotowi. Tak. Zawodnicy są gotowi, czekamy tylko na komendę start i przechodzimy do Champion Selectu. Wszyscy są oczywiście gotowi, więc to nie potrwa zbyt długo, ale teraz raczej już takiej kompozycji nie zobaczymy, jeżeli chodzi o Overused, względem tego, co było w meczu poprzednim. Tutaj trzeba będzie chyba jednak powrócić do grania tego, co było w meczu numer 1. Delikatnie tutaj wyciszyłem się, tak więc wracam do was. No cóż, jeżeli tutaj skończymy w 10 minut, to jeszcze niektórzy będą mogli sobie spokojnie wyjść na miasto, bądź też zobaczyć się coś innego. W każdym razie tam Kench banowany, tak samo Shen, tak więc bany mamy podobne do tego, co mieliśmy wcześniej wyłączone z rozgrywki. Czy zobaczymy na przykład, nie wiem, wyłączenie, nie wiem, Ezreala tym razem, żeby jednak tutaj ten champion był trochę inny. Jednak chyba będzie jednak to samo, będzie Karma, będzie Nidali, będzie Lucian wyłączony pewnie przez Nicht Gut i zobaczymy jak to się potoczy dalej. Chociaż Overused teraz ma taką kartę przetargową, wcześniej zbanowali Jayce'a i pojawił się nawet tekst na czacie, że Nicht Gut dostało szansę od Overused, ponieważ Jayce był wyłączony z rozgrywki. No ale zobaczymy co będzie wyłączone tym razem, bo mogą coś wyłączyć z tych czempionów z poprzedniej rozgrywki, mogą włączyć Vel'Koza, a właśnie Vel'Koz wyłączony, no i Nicht Gut. Czy będzie Lucian po raz kolejny zbanowany, czy jednak zobaczymy go w tej rozgrywce? Myślę, że tak. Myślę, że ban Luciana był naprawdę słuszny. I czy... Tak, uwaga. Overused, czy piknie Jayce'a, biorąc pod uwagę, że on był ten? Jednak nie. Widzimy, że Mamy takie déjà vu, oni chcą powtórzyć tą rozgrywkę, może też będzie 10 minut. No, może jednak lepiej, żeby nie powtarzali. No, zobaczymy, może też akurat tutaj, no wiadomo, ciężko winić Abarię, bo tam najwięcej zła to się stało tak naprawdę na dolnej alejce, gdzie zawodnicy umierali hurtowo za każdym razem przychodząc i oddając tak, więcej złota dla Xidiego. On tak, taki Scrooge, wiesz, jak tam w takim pałacyku on sobie tam mieszkał i na tym górze złota, prawda, sobie podrzucał te pieniążki. To samo można powiedzieć o Xidi zbierać, nie? Dokładnie, no, to ciężko byłoby to na pewno na pleckach udźwignąć, ale Xidi no, zrobił to, co miał zrobić, czyli oczywiście dobijał swoich rywali, skoro tak łatwo oddawali mu te zabójstwa. Także no zobaczymy tutaj, czy będzie to po raz kolejny Volibear i czym będzie Volibear. Nie ukrywam, że mam taką teorię, że Overused, znaczy Abaria ma na tym koncie tylko Volibeara i kilka innych czempionów, a być może Volibear jest w rotacji, czekaj, aż sprawdzę. Jest w rotacji, tak więc prawdopodobnie ma tylko czempiony na mida, tak więc będziemy widzieć w każdej rozgrywce tego zawodnika placeholdery na Westie. No ale poczekajmy, co będzie wybrane przez Overused. Wcześniej był to Lisin, ale teraz widzimy Tristanka od razu piknięty dla Hosana. Tak więc nawet nie czekali na to, żeby Nicht Gut podjęło swojego Marksmana. Mogli też podjąć Ezreal, ale decydowali się właśnie w tym momencie, że to będzie Tristana. I jestem ciekaw, czy Xidi na przykład w tym momencie po raz kolejny nie sięgnie po Sivir, którą grał w grze numer 1. Eberczak może sięgnąć po Jayce'a i ta gra będzie miała całkiem inny przebieg niż ta gra poprzednia. Ale i tak widzimy Xidi po raz kolejny Ezreal, tak więc mamy naprawdę sporo połku. No ale też brakuje nam dowolnego z tych czempionów, który byłby w stanie wbiec w środek i to jest jeszcze póki co sytuacja zła, bo będą musieli teraz coś piknąć na topa, co będzie w stanie w tym środku się znaleźć. Być może Eko w wykonaniu Urbizorda, bo jednak jeżeli tutaj Eberczak zmieni się w formę człowieka młota, że tak powiem, to on będzie jedyny na frontline z Braumem. Tak, no zobaczymy oczywiście, jak tutaj to będzie wyglądać, ale wydaje mi się, że raczej coś tutaj powinno być faktycznie, co dobrze by też tą inicjację stanowiło. Także jest opcja, że faktycznie tutaj mają tego Ekko na przykład ugranego, tak jak mówisz. Zobaczymy, co będzie z drugiej strony. No, mamy na razie dosyć mocną drużynę, pokazywany jest Zac. No wiadomo, to nie jest czempion, który tutaj w ostatnim czasie jakoś bardzo często wybierany, ale może się faktycznie pojawić dzisiaj. Z tego co widziałem, Hachi wrzucał jakieś chyba jedno spotkanie i tam faktycznie Zac gdzieś był oczywiście wybierany, tam te kompozycje są z góry ustalone oczywiście, ale jak najbardziej jest to czempion, który gdzieś ci dżunglerzy, którzy w tym projekcie biorą udział, też pewnie mają go w ostatnim czasie przynajmniej wykorzystanego. Znaczy nie ukrywa, no Zac jest mocny, jest mocny, bo znaczy to za każdym razem tak naprawdę nie było aż tak wiele, powiedzmy, sytuacji, w których on byłby beznadziejny, bo pamiętamy, przez długi czas on nie był wybierany, po czym wyciągnięty został w północnej Ameryce i okazało się, że odpowiednio zagrany też może być dobry. No, to zmusza też przeciwników, wiadomo, do agresywnego wardowania, bo jednak musisz mieć tego terenu zdecydowanie więcej pokrytego wizją, więc no, tutaj to może być też ten klucz do sukcesu i bardzo podoba mi się też powrót do tego Olafa. On był otwarty w poprzedniej rozgrywce, więc nie jestem do końca pewny, dlaczego z niego zrezygnowali, gdzie ten Swain, no wiadomo, Ice Beast akurat wiele zła nie uczynił, ale też nie spisał się jakoś fenomenalnie. Jednak Trundle, to jest pik naprawdę dobry, nie ukrywam, że Trundle poradzi sobie spokojnie na Olafa i tylko będziemy dzisiaj chwilkę poczekać, żeby tą rozgrywkę wznowić. Po raz kolejny wracamy do nas i czekamy na zawodników, żeby pojawili się w komplecie w pokoju. Nie ukrywam, że zmieniło się delikatnie, jeśli chodzi o kompozycję obu zespołów i nie jesteśmy w stanie wskazać zwycięzcy, ale nie ukrywam, że po tym, co widzieliśmy wcześniej, po tej grze numer 2, jednak Nicht Gut powinno być według mnie faworytem. Jednak wiadomo, że jeżeli tak mocno dostajesz tutaj od swojego rywala, to jednak twoje nerwy są z reguły no strasznie nadszarpnięte i zawodnicy tutaj będą musieli naprawdę psychologicznie tą rozgrywkę wygrać, bo w innym wypadku prawdopodobnie nie zobaczymy ich w Łodzi. W każdym razie gra numer 3, faza pików i banów, już oczywiście finalna przed nami. Tak, po raz kolejny niestety nie doczekaliśmy się tych samych banów, które były w tej pierwotnej wersji Champion Selectu, ale przynajmniej jest ten atut, że bardzo szybko ten Champion Select przebiega. Także, no tak jak mówisz, no na pewno, patrząc z perspektywy ostatniego spotkania, Nicht Gut czuje się na pewno pewniejsze siebie i to jest czasami właśnie ten element, który jest w stanie przeważyć o tym, kto tutaj wygra. I powiem szczerze, że jeszcze innym wielkim atutem jest fakt, że w tych grach numer 3 z reguły jednak zawodnicy starają się grać troszkę bardziej, powiedzmy tak, zachowawczo. Starają się wyczuć sytuację, nie popełniać aż tak wielkich błędów, a w ostatnim czasie gra Overused przede wszystkim właśnie opierała się na typowym graniu do przodu, czyli na aferę. Próbujmy zrobić akcję i być może uda się tutaj oczywiście zakończyć ją sukcesem. Zobaczymy, jak to się mniej więcej potoczy. Jeszcze tutaj jest prośba o pozdrowienia dla szwagra. Pozdrawiamy. Tak, ty pozdrawiasz szwagra, to ja oczywiście pozdrawiam też Bledkę, bo obiecałem. Oczywiście jeszcze miałem życzyć powodzenia, ale przeczytałem pozdrówcie mnie, trudno. Jednak mam trochę problemy ze wzrokiem chyba. No zobaczymy, jak to się potoczy w samej rozgrywce. Za chwilkę ta gra wystartuje dla zawodników. My będziemy musieli poczekać kolejne kilka minut na wystartowanie rozgrywki. Nie ukrywam, boję, a często powtarzam, to nie ukrywam. Aczkolwiek musimy brać pod uwagę fakt, że ekipa niebieska posiada no, dosyć ciekawy team comp, szczególnie jeśli chodzi o engage, jeżeli chodzi oczywiście też o disengage, bo możliwości uciekania z walki, raczej odbijania przeciwników z walki jest naprawdę sporo. Tak więc, no... To pozwala ewentualnie zanegować troszkę tę kompozycję, która po części jest zbudowana pod połkę ekipy czerwonej, ponieważ Ezreal i Jayce naprawdę świetnie sobie radzą właśnie w roli tych zawodników obijających. Czemu Taric jak był woli? To jest tak zwany placeholder, ale my ci nie powiemy, co to jest. Można oczywiście past broadcast obejrzeć, Peli to doskonale tłumaczył, jeżeli chodzi o początek wiele razy. Numer 1 i poczekamy oczywiście jeszcze mniej więcej 2 minuty, aż ten pojedynek tam się rozpocznie, więc no idealny moment do tego, żeby zobaczyć po raz kolejny reklamy. Jesteśmy skrępowani cienkimi sznurkami, nie my kierujemy naszymi sprawami. Dom, praca, zależności, zwoje. Kiedy twoje życie jest naprawdę twoje? Z tego powodu ludzie o otwartych głowach, nie wszyscy, ci nieliczni, o których tu mowa, zaufali mocy pewnego napoju, co wyzwala umysł i pcha do rozwoju, co otwiera oczy na wiele prawideł, a nawet, jak słyszałem, może dodać skrzydeł. You see me the way I see you, but you held my neck and you said some shit, so I've been hoping you do. Spill all your secrets in confidence, well I'm filing that as evidence to stall the burn and calm my nerves. Oh, after I've had a few, you're turning my insides, you're making me sick. But you're such a goddamn pro, never really know if you're faking it. You're turning my insides, you're making me wish. Thought I was a better girl with a steady hand that you wanted to be with. But even if the cops come calling, said even if the cops come calling, I'll never stop. Even if you're angry, even if you're wasting time, baby, if the cops come calling, I'll never stop. I'll never stop. Overused czy ekipa Nicht Gut? Kto według was awansuje dalej? Kto według was wygra grę numer 3? To decydujące spotkanie pomiędzy tymi ekipami o awans na lana. Przypominamy, zwycięzcę zobaczymy 2 października w Łodzi w półfinale z KMT. Zawodnicy już w tym momencie ładują się do rozgrywki, przynajmniej na naszych ekranach. Na waszych załadują się dosłownie za chwilę. Jeszcze tutaj będziemy musieli chwilkę poczekać. O, już widzimy, że tak się dzieje. Tylko trzeba poprawić wynik, ponieważ mamy wynik 1:1. Tak, no bardzo szybko oczywiście ten wynik uległ zmianie. No zobaczymy, jak ta gra będzie wyglądać. Na pewno Overused już aż tak mocno ryzykować nie będzie. Znaczy, no chcielibyśmy na pewno, żeby do tego nie doszło. No i chcielibyśmy przede wszystkim zobaczyć przynajmniej 20 minut rozgrywki. Dokładnie. Ten Zac ma naprawdę stylowy kolor i tutaj jest na pewno jakiś aspekt pozytywny dla ekipy. Co ciekawe, zobaczmy, że tym razem ekipa czerwona wyciągnęła wnioski. I czy Zac tutaj wejdzie? Czy Zac tutaj wejdzie? Bo oni dwukrotnie wchodzili w dżunglę rywala. Nie zdziwiłbym się, gdyby tutaj Overused zdecydował się po raz kolejny na zrobienie tego kroku. Ale poczekajmy, bo to jest naprawdę ciekawe. To jest właśnie ta gra reakcyjna po dwóch poprzednich spotkaniach. Wiele osób mówi, że best of three, ostatnie spotkanie właśnie w takiej serii, to jest mecz, który wiadomo jest taka czysta kartka, to jest po prostu nowe spotkanie, to jest po prostu best of one, ale nie, ponieważ zawodnicy już w tym momencie są naprawdę sporymi doświadczeniami związanymi z poprzednimi spotkaniami, tak więc oni już coś na ten swój temat wiedzą i tym razem bez żadnego invade'a, ale to nas nie dziwi, ponieważ tym razem Babunia na Zacu. Tak, także myślę, że tutaj owszem ten pomysł był dobry, bo wiadomo, że jeżeli jakaś drużyna robi coś 2-3-krotnie, no to warto byłoby no, nie tyle zabezpieczyć się, co wykorzystać tą informację i spróbować faktycznie podbić i być może właśnie gdzieś sobie przewagę już na samym początku wypracować, ale no tutaj po pierwsze i faktycznie inny dżungler, więc ciężko było spodziewać się, że również do takiej sytuacji dojdzie. A po drugie, tak jak mówiłem, raczej tutaj przede wszystkim zawodnicy powinni postawić na spokój i bezpieczeństwo. Dokładnie, wiadomo, że jeżeli chodzi o teorię gier, z reguły staramy się maksymalizować zysk, minimalizując ryzyko, tak więc wiadomo, że tutaj straty są jakby to powiedzieć tym numerem 1 dla poszczególnych zawodników i tak w sumie też widzimy, że są rozgrywane te spotkania na poziomach najwyższych, gdzie zawodnicy starają się oczywiście, jeżeli coś zabiorą, to tylko ze względu na to, że przeciwnik po prostu na to pozwoli, a nie dlatego, że okej, przeforsujemy może to. Ale zobaczmy teraz, na jakim poziomie będzie stała ta rozgrywka, bo ostatnia, no niestety, będzie jeszcze wspominana naprawdę długo. No niestety, tak jak tutaj też pozwoliłem sobie wcześniej odpisać, że nawet jeżeli to byłoby fenomenalne starcie, to podejrzewam, że z tej serii tak właśnie ta gra numer 2 przejdzie poniekąd do jakiejś tam nawet legendy. Natomiast to zobaczymy. Tutaj już widać, że raczej nie zobaczymy właśnie jakichś bardzo szybkich zagrań. Co ciekawe, pierwszym smokiem, jaki pojawił nam się na mapie, jest Infernal, więc no też jest to miejsce na pewno, w którym warto będzie powalczyć o to dodatkowe wzmocnienie procentowe. Już tutaj wielokrotnie też mówiliśmy na temat tego, że no czysto wiadomo ile to jest procent, ale czasami tutaj na to możliwości większe ofensywne poszczególnych postaci te kilka procent można przeliczyć się zdecydowanie lepiej. Dokładnie, Wojtku, to jest oczywiście z reguły mój tekst, ale już nie będę tutaj zapomniał. Pozwoliłem ci wykorzystać, tak. Dokładnie, zobaczymy, bo w tym momencie po raz kolejny Delik może być zestunowany Jack Troll, tak? Nie, jednak się tak nie dzieje koniec końców. A to jest to samo, to jest to samo, co widzieliśmy dwukrotnie, tylko bez takiego pełnego zaangażowania. No cóż, na pewno tutaj na korzyść ekipy niebieskiej przemawiał fakt, że tym razem było zdecydowanie więcej minionów w walce, tak więc nie mógł sobie tutaj pozwolić Ezreal na takie głębokie wejście w kierunku swojego rywala. No ale cóż, na razie w farmie mamy no, bardzo wyrównane spotkanie. Jeden creep, znaczy w sumie miał być jeden creep, ale jednak dwa creepy więcej zabrane w tym momencie przez Tristankę. No i Xidi, no wiadomo, będzie musiał tutaj tę stratę kilkunastu złota nadrobić. No, zobaczymy, czy będzie w stanie. No tym razem to złoto już, no miejmy nadzieję oczywiście, to aż tak spływać na jego konto nie będzie, tylko też będzie trzeba tutaj odpowiednio popracować i zapracować sobie na to. Na razie 100 sztuk złota różnicy, więc tyle co nic pomiędzy tymi dwoma zespołami. Widzimy, że starał się teraz Ice Beast delikatnie odgryźć Urbiemu. Ale wiadomo, to jest taka postać Trundle, w którą akurat dość skutecznie będzie w stanie grać. Teraz zobaczmy po raz kolejny, mamy spotkanie. No, to jest sporo zdrowia. Slingshot zostanie odpalony. Jednak nie został dociągnięty wystarczająco mocno i tutaj akurat to podejście mogło być naprawdę bardzo ryzykowne, jeżeli chodzi o Ice Beasta. Jestem ciekaw, bo jak będzie wyglądał ten matchup, bo wiadomo, strasznie ostro gryzie Trundle, ale Trundle'owi ciężko się odgryźć, Wojtku. No cóż, bo kto jak kto, ale aczkolwiek jeśli chodzi o właśnie o gryzienie, to Trundle jest w tym momencie najmocniejszym championem w Polsce. To jest oczywiście Haps, wiadomo. Hapsanie, no. Dobrze. W każdym razie jestem ciekaw właśnie, że tutaj nie decydował się Kortar na coś więcej. Chyba była szybka reakcja w wykonaniu midlanera, bo patrzyłem się cały czas na topa, ale dopiero pod koniec Ice Beastu zaczął schodzić delikatnie w kierunku swojego rywala. W każdym razie tym razem wygląda to dużo lepiej, ponieważ Olaf w tym momencie miał naprawdę sporą przewagę w tym meczu numer 1. No i Kennen nie miał zbyt wielkiej możliwości na obronę. A teraz wiadomo, Urbi będzie w stanie to zrobić, ponieważ ten stun, który dysponował Kennen, to nie jest jedyna forma walki przeciwko Olafowi, ale musi uważać, bo w tym momencie naprawdę srogowity, no przeciwnik w pełni zdrowy. A tu jest taki oczywiście, że zaraz za swoimi plecami Urbi posiada wieżę i podejrzewam, że w niedługim czasie na przykład Kortar też mógłby w tamtym kierunku pójść, gdyby było widać, że faktycznie Ice Beast to będzie starał się być może nawet dajwować. No, można też po prostu wrócić, teleport jest dostępny, także tutaj zbyt wiele po prostu Urbi na tym wszystkim nie straci, tym bardziej, że prawdopodobnie to samo zrobi również właśnie Ice Beast. Także no, jestem właśnie ciekawy, jak ten pojedynek dalej się będzie kształtował po pierwszych zakupach. Jamat zakupiony oczywiście przez Urbiego. Chyba jestem za mało na Twitchu, bo tej pasy jeszcze nie widziałem. Zdecydowanie za mało czasu spędzę na Twitchu. Tak, ja nie wiem co to za pasta, ale nawet wejdę, zobaczę. Już zdążyłem przeczytać. Aczkolwiek jakaś stara, bardzo stara. No ale zobaczmy, bo tutaj delikatnie zostaje obity Babunia, ale wiemy, że tutaj jednak bardzo blisko też jest Abaria, ale zobaczmy, bo tutaj delikatny problem może mieć ten zawodnik. Pojawia się Eberczak, który myśli na czym? Flasze, w sumie nie wiem czy słusznie zagrywane, no ale jednak na pewno w tym momencie Kortar będzie bezpieczny, ale wracamy na bota, gdzie trwa obijanie Tristana, tą delikatną walkę wygrywa. Tak, tutaj wiadomo, że ten granat też będzie coraz bardziej bolesny w kierunku, zagrywany w kierunku przeciwników. No teraz to może być pewien problem. Pojawia się jednak Jack Troll. No i Babunia będzie jednak mimo wszystko w stanie przeżyć bez żadnego problemu, bez spalenia pasywa. No i teraz zaczynamy niszczyć warty, te warty oczywiście fioletowe, które powodują, że ta wizja jest jakby to powiedzieć jeszcze negowana rywalom. No i oczywiście, jeżeli niszczymy te warty, które jesteśmy w stanie odkryć. No i zobaczmy. Cały czas stara się Kubyt swojego rywala obijać, ale no w tym momencie widzimy, że to nie jest jakby to powiedzieć idealna sytuacja i Taric jest w stanie utrzymać swojego sojusznika w pełni zdrowia. 6 poziomy na bocie, ale Berczak może mieć naprawdę spore problemy. W tym momencie zagrane wyczerpanie, zanim w ogóle tutaj coś zostało zagrane. Z tego co widzimy, Syndra już nie dysponował ultimatem. Tak, więc dziwne, że faktycznie Berczak się zdecydował tak bardzo szybko tego egzosta wykorzystać. Może tym nie wiedział, mógł tutaj zachować, to mógł nie widzieć, ale nawet jeżeli nie widział, to któryś z jego kolegów musiał, prawda, poczuć jednak Unleash the Power, więc zobaczmy, wydaje mi się, że tutaj ta informacja powinna pójść. To jest takie, powiedzmy, coś, co już widzieliśmy kilkukrotnie w tym poprzednim meczu. Świetne zejście tutaj w trójkę oczywiście, choć trzeba przyznać, że tutaj sporo życia zostało stracone. Jeszcze jedno uderzenie, czy uda się dobić rywala? Tak się stało. Bloby nam się pojawiają na ekranie, ale tych blobów nikt z Nicht Gut nie będzie w stanie wykończyć, choć no, zbyt szybko o tym powiedziałem. No w międzyczasie tutaj Urbi w ogóle, tak. Urbi tutaj zdecydował się jednak na bicie z blobami, to była dobra decyzja. Teraz tym bardziej z Olafem. Olaf, dobra, jest jednak, pojawia się Jack Troll, który ratuje tą całą sytuację, bo gdyby Jack Trolla nie było, Olaf by tutaj swojego rywala na 100% nie zabił, ponieważ miał manę tylko na jeden toporek i ten toporek oczywiście by swojego rywala na pewno nie zabił. Koniec końców to jest 3-2, no ale jestem ciekaw, czemu on jeszcze nie bije się z Tristaną? Czemu jeszcze nikt tutaj nie wszedł w kierunku tego zawodnika? No, tym bardziej, że puszuje naprawdę mocno. Buster Shot wykorzystany po to, żeby kupić sobie dystans. W ogóle też dziwna sytuacja w okolicach tego Blue, bo powiedziałem o tym, że nikt raczej nie będzie w stanie Babuni dobić i patrząc z perspektywy tego, że tam były dwie osoby jeszcze z jego drużyny, które mogły swobodnie podejść i starać się go delikatnie wybronić, to podejrzewam, że tego czasu byłoby wystarczająco, żeby on ponownie oczywiście sformował się w tego normalnego Zaca. No ale cóż, inna decyzja i dzięki temu Urbi też zgarnął te dwa zabójstwa. No zobaczmy, bo teraz wejście w kierunku Syndry, która no, ratuje się Ghostem w tym momencie, naprawdę przytomnie zostało to zagrane i dzięki też temu przyspieszeniu był zawodnik, ten zawodnik był w stanie utrzymać się i uniknąć Hokona. Tak więc tutaj wracamy powoli do statusu takiego neutralnego. 1000 zł przewagi niecałe dla Overused, w momencie kiedy zaczynałem to mówić było to 1000, teraz to jest około 800. No wiadomo, ta przewaga czy strata będzie się tak dynamicznie zmieniać w danej rozgrywce w miarę tego, gdzie jest linia, gdzie jest fala i mniej więcej kto co bierze w tym momencie. Walka Urbiego z Olafem no będzie ciężka, ponieważ co prawda obaj posiadają poziomy, dobra, 8 poziom wbity, tak więc już nie będzie tak ciężko. 7 poziom kontra 6, widzimy, zostanie Kortar podbity i jeszcze Let's Bounce zagrane. No i myślę, że będzie Abaria tutaj ucieszony z tego, że dostał te buffy na swoje konta. Aczkolwiek dziwi mnie, że Berczak tak późno zareagował, że pozwoli swojemu rywalowi na zdecydowanie szybsze podejście do jego blue buffa. No ale zobacz, ile tam jest tych niebieskich wardów w okolicy właśnie tego rejonu, tak więc tutaj Overused gra na pewno przytomniej w aktualnym momencie. Widzimy, że co chwilę Urbi schodzi na mida, wiadomo, ciągnie midlanera na tą pozycję i zobaczmy, czy tym razem zostanie zabita Syndra. Naprawdę świetnie to wygląda, pojawia się Taric, który będzie w stanie zagrać się swojego ultimate'a, prosi o pomoc gwiazdy i w tym momencie oni są niezniszczalni. Pojawia nam się Babunia, pojawia nam się też Ice Beast, to i 2 kile kolejne na koncie Overused, naprawdę świetna reakcja po raz kolejny. A teraz Nicht Gut z kolei stara się troszeczkę na siłę pewne rzeczy robić i no, to zostaje dosyć łatwo ukarane, bo widzieliśmy ładną rotację tutaj teraz ze strony zawodników Overused, przede wszystkim Jack Troll, który po raz kolejny znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie, bo najpierw umożliwił to zabójstwo na górze, teraz był na środku, żeby uratować swojego sojusznika. Pierwsza wieża została zniszczona w tej rozgrywce, więc 400 złota więcej dostali zawodnicy Overused. No i ta przewaga jest naprawdę wyśmienita, 3000 w 11-12 minucie to jest naprawdę coś, co pozwala już nam zacząć snowballować. W międzyczasie widzieliśmy Xidiego, który pozostał jednak na alei dolnej. No i zobacz, będą próbowali brać Infernal Drake'a, ale tu jest Zac. Czy Zac będzie decydował się na wejście? Raczej nie. Odda smoka swoim rywalom, szczególnie, że oczywiście posiadają tej wizji, więc wiedzą, że coś takiego się dzieje. No i zobaczymy, jak z tym Infernal Drake'iem poradzą sobie zawodnicy ekipy czerwonej. No. Bo nie ukrywam, że dosyć, jeśli chodzi oczywiście o te procenty, o których Wojtku mówiłeś wcześniej, to dobrze to wygląda dla ekipy czerwonej. Tak, tutaj jest kilka postaci, które na pewno skorzystają z tego, że będą miały troszeczkę więcej obrażeń, bo i łezka oczywiście zbudowana przez Eberczaka, i łezka, tudzież oczywiście już teraz Manamiun zbudowany przez Xidiego, także no wiadomo, to są postacie, które raczej potrzebowałyby jeszcze tych kilka minut, żeby się dostakować do tego, żeby gdzieś ten pełen potencjał był. A tak już teraz troszkę więcej obrażeń po prostu robić będzie można, te kilka procent, także może to nie będzie aż tak dużo liczbowo, ale kto wie, czy na przykład nie zadecyduje o tym, że jakieś na przykład zabójstwo zostanie zrobione. 2 poziomy różnicy teraz, jeżeli chodzi o tą górną alejkę. Sporo kosztowało to zejście Urbiego. To też widzieliśmy właśnie wielokrotnie, że jednak tutaj ten Olaf w wykonaniu Ice Beasto przede wszystkim zyskiwał przewagę w poziomach i to było naprawdę sporo. Zobaczymy, to jest naprawdę dobre wejście na bocie. Jack Troll w tym momencie zestunowany, to jest martwy Taric. Tak, no nie był tutaj w stanie nic zrobić, nawet Cosmic Radiance nie został wykorzystany. Hosan, no to nie była celna salwa i oczywiście Xidi nawet nie zapisze asysty na swoje konto, ale z kolei teraz dosyć dobrą drużynową akcją popisało się Nicht Gut, które po prostu zeszło tak. No, wieże powinni zabrać, na pewno. Wieża na midzie, wieża na topie. To są dwie wieże, które są odkryte. Aczkolwiek sądzę, że zawodnicy powinni podejść jeszcze pod drugą wieżę na alei dolnej, ale będzie ciężko, żeby to faktycznie osiągnąć, ponieważ bardzo wolno to biorą Xidi też, jakby nie śpieszy z tym. Stara się tą falę minionów dodatkową przepuszować. Tak więc to będzie wymiana wieży i no i tak akcja na plus, jeśli chodzi o ekipę Nicht Gut, ale wiadomo, że od razu ekipa druga była w stanie odpowiedzieć i zobaczymy, jaka będzie większa odpowiedź, bo tu jest naprawdę kilka kulek i jest też... Zobacz, tak. Tutaj jest ta akcja jednak dobrze przygotowana. Urbi jednak nie zostanie podbity. Teraz wpada nam to wszystko Abaria. I szybko wyczyszczony został Urbi. Tego należało się oczywiście spodziewać, patrząc jak ta akcja była ustawiona. No wiadomo, on będzie starał się tutaj uratować tą wieżę i zrobi to raczej bez większego problemu. Tym bardziej, że Kubyt jest też w okolicy, Stand Behind Me zagrane po to, żeby jeszcze gdzieś tutaj te rezysty podnieść, ale przede wszystkim no, zmienić pozycję na mapie. Znaczy dziwię się, że nie próbowali ich jeszcze odcinać tak, żeby czasem nie poszli na mida i spróbować spuszować mida. Ta wieża na środkowej, ale jeśli chodzi o ekipę niebieską, cały czas w pełni zdrowa. No a mieli kilku zawodników, którzy prawdopodobnie mogli tutaj spokojnie zrotować, a tak to wracają do standardowego ustawienia, tak więc taki status wyrównany cały czas, jeśli chodzi o te wymiany. No ale ta przewaga, która została zyskana wcześniej przez Overused, cały czas istnieje na bocie. Ezreal musi uważać, bo to jest jednak Tristana, która w walce 1v1 będzie w stanie go zabić i też ta wieża, która no... też może wpłynąć, zanim ktokolwiek będzie w stanie zareagować i tutaj nie ma żadnej odpowiedzi. Tak, nawet nikt na mapie nie porusza się po niej za bardzo ze strony Nicht Gut, tylko widzimy, że prędzej powroty do bazy, bądź powroty z bazy z kolei na swoje pierwotne linie. Xidi teraz będzie w stanie trochę tej farmy też dla siebie tutaj dostać, z tym, że no to też z jednej strony jest dobra sytuacja, z drugiej zła. On też mógłby być przydatny tutaj dla swojego zespołu. Zobaczmy, jak to się dalej potoczy. Urbi teraz naprawdę sporymi problemami w tych wymianach z Olafem, tak więc prawdopodobnie będzie ich unikał non-stop. Na bocie czwórka zawodników, no ale złapany zostaje w tym momencie Hosan. To jest duży błąd tego zawodnika, który jest wysadzony, zanim w ogóle podchodzą nam zawodnicy Overused, i to jest ten fakt, który był wykorzystywany przez przeciwników Overused w niemalże każdym spotkaniu. Hosan jest zbyt agresywny. Tak, tutaj naprawdę nie jestem do końca pewny, co to było w ogóle, bo widział przecież, że tam jest dwójka, trójka przeciwników. Cosmic Radiant zostało wykorzystane, więc tej nieśmiertelności nie będzie, teleport leci, ale jednak ostatecznie zrezygnował z tego zamiaru tutaj. O, jeszcze kolejne wejście Zac'a, tym razem no, sytuacja zdecydowanie się polepsza na korzyść zawodników Nicht Gut. No ale zobaczmy, ktoś musi być wysłany na topa. Urbi musi się pojawić na alei górnej, bo stracą wieżę, a na midzie nie jest powiedziane, że będą w stanie ją odzyskać, ponieważ Hosan już wraca na aleję środkową. Zobaczmy, no jednak te obrażenia są naprawdę przyzwoite, ale od razu podchodzi nam tutaj Zac, który zostaje zamieniony w 4 te bloby. No i jestem ciekaw, czy będzie tutaj... Przecież Hosan, co tutaj zrobił? Hosan w ogóle, on się nie bawi, wiesz, założył koszulkę Supermana, wskoczył w rywali, no i zobaczymy, jak tutaj to dalej będzie wyglądać, bo ta walka będzie trwała, no bardzo długo to wszystko tutaj nam się rozgrywa, kolejne oczywiście topory latają, ale no niestety, no nie można na dowolny dystans nimi rzucać i musiał obejść się smakiem Ice Beast, który ostatecznie pojawił się oczywiście na tym środku, tylko troszkę mu to czasu zajęło. Dokładnie, wiadomo, że takie... To jest i tak błąd to, co zrobił Hosan, ponieważ wiadomo, że takie wskoczenie, niezależnie od tego, czy jest udane, czy nie jest udane, to naprawdę wiąże się z ogromnym ryzykiem i Marcel, nie wiem, czy powinien takie faktycznie podejmować. Tutaj miał sporo szczęścia, że nikt się nie decydował na taki szybki fokus i szybką odpowiedź właśnie na te obrażenia tego zawodnika. W każdym razie jedyne, co zrobił, to cali swojego junglera i to było już naprawdę sporo. Mamy pauzę, Wojtku, po raz kolejny, w sumie to już nas nie dziwi. Tych pauz widzieliśmy podczas naszych rozgrywek dzisiejszych naprawdę sporo, więcej niż akcji czasem, chociaż nie. Tutaj nie, przepraszam, więcej niż akcji to byśmy powiedzieli o już każdym innym spotkaniu. O meczach Overused akcji nigdy nie brakuje. To musimy podkreślić, w meczach Overused po prostu akcji nigdy nie brakuje. Tak, tutaj pomimo tego, że ten początek był zdecydowanie bardziej senny, tak teraz powoli no, nabiera to spotkanie dynamiki, tej dynamiki, z której faktycznie no, tutaj wszystkie spotkania Overused znane są. Po raz kolejny oczywiście pauzował Eberczak, tutaj taka informacja, aczkolwiek no wiadomo, ktokolwiek mógł mieć jakiekolwiek problemy, nic tutaj nie jest pisane, więc niestety nie mamy żadnego konkretnego update'u, aczkolwiek patrząc na to, że Kortar tak opuścił tutaj rozgrywkę, więc to raczej jest spowodowane być może jakimiś problemami z internetem. To może poczytajmy mniej więcej te statystyki w rozgrywce. Nie możemy wam pokazać ekranu ze względu na to, że jednak w prawym dolnym rogu jest niezwykle ważna rzecz, jaką jest minimapa, i gdyby przerwa trwała więcej niż kilka minut, prawdopodobnie ktoś byłby w stanie tutaj to podglądnąć. No nie ukrywam, że są jeszcze inne sposoby, ale my nie chcemy być jednym z nich. My chcemy, żeby tutaj zawodnicy nie byli w stanie podglądać ewentualnych rozstrzygnięć na naszym streamie. W każdym razie 141 creepów wziętych przez Olafa, 109 przez Trundla i dalej to są 2 poziomy przewagi na koncie Ice Beast. 2 poziomy to jest naprawdę wiele w tym momencie, ponieważ no, ciężko będziemy tutaj w jakikolwiek sposób Urbizortowi odpowiadać, bo jednak ten Olaf będzie po prostu po raz kolejny miażdżył. Jeśli chodzi o dżunglę, no wygląda to podobnie, poza tym, że jednak creepów więcej zbiera Zac. Zac naprawdę szybko czyści dżunglę w porównaniu do Eliski i Kortar też się nie kwapi, żeby zbyt często jakiekolwiek kampy brać. Mid wygląda dosyć podobnie, z tym wyłączeniem, że jednak sporo killi poszło właśnie w kierunku Abarii. Co prawda jest 8-7 dla Overused, ale jednak 5 zabójstw poszło na konto midlanera. Tak, to tutaj jest warte też właśnie wspomnienia, to właśnie fakt tych 5 zabójstw, bo no troszkę tutaj oczywiście śmieszkowaliśmy z tego kolejnego wyboru Syndry jako pierwszej, ale tym razem to zupełnie inaczej wygląda i tutaj pokazuje Abaria, że to jest jedna z tych postaci, na których on czuje się pewnie. Jeżeli gra, powiedzmy, nie jest totalną pajacerką, to też powiedzmy jest w stanie faktycznie pokazać, skąd te bany na tego czempiona się biorą. Tak, piszą zawodnicy, że jeszcze kilka sekund tutaj potrzebują, ponieważ dalej ten decek jest. Znaczy czasem jest taki problem, że nawet kiedy dostajesz delikatnego Berczaka do momentu, aż wyłączysz i włączysz grę po raz kolejny, nie potrafi ci rozgrywka być wznowiona, tak więc tutaj miejmy nadzieję, że to jest taki delikatny problem, za chwilkę Kortar do nas wróci. To nie jest idealny występ tego zawodnika, ale w dalszym ciągu jest tym jakby to powiedzieć, jedną z tych części składowych ekipy Nicht Gut, która zawędrowała aż tak daleko, bo to jest mecz o awans, to jest decydujące spotkanie o to, kto pojawi się w Łodzi, tak więc tutaj jakby to powiedzieć, naprawdę będzie to wyglądało ciekawie. W Łodzi pamiętajmy, że trójka zawodników Nicht Gut już triumfowała w Mistrzostwach Polski. Jest oczywiście Kortar, Kubyt oraz Eberczak. Co prawda Eberczak wtedy grał na Marksmanie, ale jednak i tak to jest warte uwagi. Wracamy do rozgrywki, Wojtku. Tak, jeszcze jedna sekunda i oczywiście zobaczymy, jak tutaj Urbi będzie niszczył. Powoli, ale skutecznie, wierzę. Myślałem, że już mi nie włączy tej konkretnej sceny. W każdym razie widzieliśmy, że była delikatna gonitwa w kierunku Urbizorda. Próbował go zabić. 3 do 2 w wieżach, jeśli chodzi o Overused, tak więc ta zwyżka złota jest oczywiście jeszcze spowodowana poszczególnymi zabójstwami, nie tylko tym, w jaki sposób tutaj zostali zawodnicy, jakby powiedzieć, no... Zostali zawodnicy, jeśli chodzi o wieżę. Drugi Infernal Drake pojawi się za kilka minut i to będzie o niego walka, chociaż nie ukrywa, Syndra jest daleko. To jest duży problem, zobaczymy, jak dużo czasu też będą potrzebować zawodnicy Nicht Gut, żeby tutaj sobie przygotować teren, bo widzimy, oni starają się najpierw zeskautować wszystko, co tutaj jest dookoła, zniszczyć wardy, no ale wiadomo, że to kosztowało ich tych kilka sekund, w których Abaria był w stanie podejść na środek. Co ciekawe, Abaria się tym wszystkim nie przejmuje, ponieważ on wycofuje się do bazy, potrzebuje uzupełnić zasoby, potrzebuje kupić przedmioty i to może go drużynę kosztować faktycznie tutaj tego smoka. Chociaż podejście będzie. Podchodzi na tej Babunia, zostaje w tym momencie podbity, ale ten smok jest cały czas w pełni zdrowia i widzimy... Zabrał! Był w stanie go zabrać, stosowany nie pełni zdrowia, ale był cały czas jeszcze nie do smajtowania i tutaj jeszcze zabójstwo padło na konto Hosana. Jak to się mniej więcej potoczy? Babunia ucieka za pomocą flasha, no i Hosan też ucieka za pomocą swojego podskoku. Tak, to wróci po prostu. No cóż, widzieliśmy, że recall w wykonaniu Syndry był wystarczający, czy... Jack Troll ma flasha, tak więc będzie musiał... Ma flasha, tak. Ale co ciekawe, bardzo długo czekał. Jestem w ogóle też ciekawy, czy jeżeli on by kliknął od razu recall, czy przypadkiem zawodnicy Nicht Gut i tak by sobie nie odeszli, bo tam były wardy i oni widzieli faktycznie, że ten Taric gdzieś tam się znajduje, ale chyba stwierdzili, że raczej tak nie uda się go zabić. Nie ukrywam, że naprawdę ciężko wygląda to dla ekipy czerwonej, ponieważ oddali Inferno Drake'a w dosyć takiej sytuacji, która była oczywiście 50 na 50, ale... No cóż, to nie jednak mieli go zesmajtować, tak więc mieliśmy dawkę emocji związanych ze smokiem, wracamy. I teraz pauza. Tak, dawka emocji związanych z pauzą. Z tego, co widzę, to tym razem oczywiście pauzował Abaria, ponieważ ma jakiegoś większego laga, no to jest zawsze problem. No niestety w ostatnim czasie, bodajże wczoraj, największe problemy były z ligą, ponieważ nie dało się chyba normalnie spotkania rozegrać. Wczoraj? Ale wczoraj chyba. O której? Bo nie wiem, wieczorem grałem koło 23. To nie, to może już naprawili. Około godziny chyba 20, bo widziałem, Majka streamowała, po czym jak wróciłem do domu, to już stream był offline i potem dostałem odshota, gdzie po prostu przeskakiwały postacie, znikały creepy. Czyli taka stara, dobra Liga Legend. Dokładnie. Tak coś, co się częściej zdarzało oczywiście kiedyś. Okej, taki West na iście, tak? Tak. I tak zwane 4 IP boosty, tak? Coś w tym stylu. W każdym razie czekamy jeszcze, aż te lagi miną u Abarii, bo nie ukrywam, że dobrze sobie radzi. W sumie cały czas to nie ukrywam, powtarzam. No nie, Wojtku. Będziesz musiał na mnie krzyczeć w każdym razie. Zobaczmy. Jednak jest ready. Rozpoczynamy rozgrywkę po raz enty i tym razem Xlid zareagował dużo szybciej. Oglądaliśmy Xidiego, ale wracamy do Babuni, który z 11 poziomem i zabrany smokiem, no urósł nam tutaj w oczach. Zobaczymy, czy jego drużyna też urośnie wystarczająco dobrze i będzie w stanie zakończyć ten pojedynek na własny oczywiście tutaj dobry rezultat. Na razie ta przewaga nam się też jakoś szczególnie nie powiększa, wręcz ona maleje, także tutaj jest ten taki delikatny problem. Aczkolwiek no, też zasoby na mapie są właśnie zabierane przez tutaj zawodników Overused. Teraz Herald Riftu, którego przynajmniej jeszcze w dzisiejszym pojedynku nie zobaczyliśmy i ogólnie mimo wszystko nadal jest rzadko zabierany. W międzyczasie Urbi flaszuje, ale I tak mimo wszystko w zasięg struna Tarica. Nie posiada subjugate'a, tak więc to jest naprawdę kiepska sytuacja. Ginie w tym momencie, to jest czwarta śmierć Urbizorta w tym spotkaniu i widzimy, że jednak Urbizort nie potrafi sobie poradzić na Olafa. Tak więc w tej grze, no niestety po raz kolejny będzie musiał naprawdę grać bardzo, ale to bardzo defensywnie. Nie wychylać się spoza wieży, a to jest rzecz niezwykle ciężka, ponieważ wtedy ta Ice Beast będzie kontrolował całą mapę właśnie z Alei Górnej. 10 do 7, przewaga około 3000. To nie jest tak dużo, jakby oczywiście tutaj wyglądało, no ale jednak wizualnie dużo lepiej wyglądają zawodnicy Overused w tym spotkaniu. Oni nadają tempo przede wszystkim oczywiście tej grze. Oni wybierają te rejony mapy, w których chcą zaatakować, aczkolwiek zatrzymali się troszeczkę, jeżeli chodzi o to puszowanie, bo cały czas te drugie wieże jeszcze stoją wszystkie trzy, chociaż tam widzieliśmy, że były sytuacje, w których mogliby się nawet pokusić o ich zniszczenie. Być może przy jakiejś kolejnej walce już nie będą chcieli faktycznie, żeby to były tylko takie czyste zabójstwa, tylko również coś, co za nimi będzie szło. Przygotowuję tutaj ten teren pod Zac'a, no bo wiadomo, im bliżej on będzie też w stanie do przeciwnika podejść niezauważony, tym z większego dystansu po prostu Overused będzie mogło zaatakować, jeżeli chodzi oczywiście o mapę. No zobaczymy, wiadomo, że tutaj kiedy gramy przeciwko na przykład Filistikowi, staramy się mieć obardowane wszystkie części mapy, czy wszystkie części na przykład tej linii, na której się aktualnie znajdujemy, kiedy gramy w 4-5. Przy Zacu tak się nie da, ponieważ zasięg Zaca z Elastic Slingshota jest naprawdę ogromny. Kiedy wystrzeli się jak z procy, no, jest w stanie się pojawić nawet przeskakując dwie ściany. To jest naprawdę sporo i w sumie chyba jedna umiejętność, która jest w stanie coś takiego zrobić. O, ta flanka została zagrana. Cosmic Rad jest w ogóle mega szybko kliknięty przez Jack Trolla, nawet nie wiem, czy niezbyt szybko. Zdecydowanie za szybko. Tak, tutaj ogólnie ta agresja została zanegowana ze strony Nicht Gut, ale no, trzeba przyznać, że można tutaj było chwilę poczekać. Jest drugie podejście, Eberczak wyparowuje, 6-2 na koncie Abarii. Kubyt z problemami, nie będzie miał jak z tej sytuacji uciec. No, Urbi pozostaje oczywiście za plecami Overused, ale też nie będzie w stanie w żaden sposób chyba tutaj podziałać na korzyść zespołu. No, sterak został odpalony, stara się Kortar uciec, zatrzymany jednak przez tą kulkę, więc koniec z jego życiem. I w międzyczasie Urbi też się napatoczył, aczkolwiek no on tutaj jest chyba delikatnie zbyt szybki. No ale ucieka nie w tą stronę, w którą powinien i to jest niezwykle ważne. Jeszcze po oczywiście Scatter the Weak go nie trafiło, ale Olaf z odpalonym Ghostem już na pewno do niego doskoczył. Odpalony został jego ultimate, ale no, to jest za mało, żeby zabić kogokolwiek i Olaf, widzieliśmy, to był zawodnik, który miał najmniej zdrowia. No posypało nam się Nicht Gut w tym momencie i prawdopodobnie teraz Overused będzie po prostu myślało, od której strony otworzyć bazę rywali. I to być może ich zobaczymy w Łodzi, ale jeszcze poczekajmy, 22 minuty za nami. Przypomnijmy, poprzednie spotkanie skończyło się 10 minut wcześniej. Tak, no cóż, powiem szybciej. Szczerze, że tutaj to nie wygląda oczywiście zbyt dobrze dla Nicht Gut. Jeszcze nie ma co też tutaj wyrokować, bo wiadomo, że mogą się odbić spokojnie, z tym, że na razie to nie wygląda zbyt dobrze. Przede wszystkim fenomenalnie gra Abaria, który jest w stanie ten jeden cel, który zostanie przechwycony na przykład przez Babunię, po prostu wykończyć. Tak, tu Babunia z jego engage'ami robi naprawdę sporo i nie ukrywam, że naprawdę ciężko tutaj, żeby nie grać dobrze Syndrą w tej sytuacji. Zginie Olaf na 100%, chociaż widzimy Ragnarok jeszcze odpalony, żeby te obrażenia jakieś większe zadać, ale Eberczak z shutdownem to jest naprawdę mocne, ponieważ wiadomo, że ten zawodnik będzie musiał zadawać te obrażenia, ale też kiedy się bronimy, ten połk nie jest aż tak skuteczny jak w momencie, kiedy atakujemy, tak więc tutaj na pewno bardzo ciężko będzie coś tutaj osiągnąć ekipie czerwonej. Taką pozycję nie pozwala nam, im na zbyt wielką elastyczność. Tak jak elastyczność tego Zaca, który po prostu no, neguje całkiem tą pozycję za pomocą swojego niezwykle dystansowego engage'a. Mówiłem o tym już wcześniej. No jestem ciekaw, bo w tym momencie będą musieli postarać się jakoś bronić. Wiadomo, że stracili tylko jedną wieżę od kilku minut, tak więc tutaj ta obrona jeszcze wychodzi naprawdę przyzwoicie, ale jak stracili tą wieżę, stracili też czwórkę zawodników. Tak, teraz jakieś podejście tutaj również w okolice Barona. Slingshot został naładowany, Kortar nie zostanie podbity, bo w odpowiednim momencie kliknięty tutaj Rappel. Ta walka na pewno rozgorzeje, jest Urbi po raz kolejny, Cosmic Radiance i uratowany został Babunia, czy też raczej jego pasyw, który na pewno jest w posiadaniu Zaca. No, zobaczmy teraz, pingowana była wieża na środku, jeśli chodzi o ekipę czerwoną. Dziwnie to wyglądało naprawdę. Jak ktoś myślał, od razu idziemy po ich bazę. Smok rozpoczęty, to jest oczywiście Ocean Drake, tak więc bez jakiejś większej spiny dla zawodników Overused, którzy na cały czas tutaj radzą sobie lepiej. To jest drugi ładunek Smoka. 0,55 na koncie Kortara, to nie są statystyki idealne, ale jednak to on zabezpieczył dwa smoki, chociaż mógł zabezpieczyć trzeciego, gdyby jednak troszkę lepiej mu się powiodło ze smite'em w akcji poprzedniej. Zobaczmy, no poleciał tam wzmocnione uderzenie, ale nie trafiło nikogo i tym razem Kortar został zatrzymany, 3 kulki poleciały od razu w jego kierunku, to będzie być może teamfight, który rozstrzygnie tutaj o obliczu tego spotkania, teraz jeszcze Berczak, zobaczmy co tutaj się stanie, stara się wykończyć Abarię i ostatecznie był w stanie to zrobić. No wiadomo, że tutaj raczej Olafa nie będą w stanie zatrzymać, jeszcze widzieliśmy Lastic Snipshot po raz kolejny. Urbizort myśli nad zabiciem Hosana, ale to będzie niezwykle ciężkie, szczególnie, że jeszcze jeden autoatak i Urbizort jest martwy. Co prawda jest w stanie jeszcze chwilkę uciekać, ale to jest naprawdę sekunda, ponieważ od razu flankują go rywale 18-9, tak więc póki co cały czas ten teamfightowy styl był naprawdę pasuje Overused. Co ciekawe, Hosan. To było ryzykowne co zrobił, to była flankująca Tristana, która otrzymała egzosa na twarz i to, że nie zginął Hosan, to było naprawdę dziwne. A tego nie widzieliśmy sobie, bo to było na górze ekranu. Tak, no ostatecznie oczywiście Overused z tej całej walki wyjdzie z Baronem na swoje konto. Jeszcze gdzieś tam podchodził Xidi, ale a raczej zabrać mu się by nie udało, musiałby podjąć większe ryzyko, musiałby podejść, a tam doskonale był widoczny wszędzie dookoła. Dokładnie, tak więc Overused naprawdę tutaj jest bardzo blisko tego, żeby awansować do finałowego turnieju w Łodzi. Brakuje im tylko oczywiście spuszowania Nexusa i w sumie bicie się do bazy i spuszowanie Nexusa. Będziemy musieli na to pewnie jeszcze chwilkę poczekać, ale są dużo mocniejsi, szczególnie w poziomach, gdzie tutaj poszczególni zawodnicy mają poziomy wyższe od swoich rywali, bądź też 2 poziomy więcej. Tak więc tutaj te 7000 złota to jest oczywiście tylko taki dodatek do tego. Teraz podejście oczywiście środkową malejką. Tutaj będzie przygotowana też, myślę, odpowiednia obrona, ale też do tego jest Olaf, który będzie split pushował i później być może zobaczymy jakąś większą rotację. Chociaż na razie tak widać, że to troszeczkę w tom i w powrotem. Starałem się też przynajmniej troszeczkę tej wizji postawić zawodnicy Overused. No zobaczmy, to jest ta rzecz, która miała jeszcze utrzymać zawodników Nicht Gut w tej grze, ale Hosan otrzymuje połowę punktów zdrowia i to jest wszystko, co będzie w stanie robić Eberczak na kilka sekund. Wiadomo, jego ściana w tym momencie ma około 13 sekund cooldownu, tak więc tutaj bardzo ciężko będzie w taki sposób bronić. Jest dive na Urbim. Zresztą ten dive raczej tak, no to po prostu tylko postraszenie można powiedzieć Urbiego, żeby może łatwiej było spuszować. Zobaczmy, bo Babunia troszkę tutaj jest zamknięte, ale zawodnicy Nicht Gut też nie do końca mogą, powiedzmy, tą pozycję utrzymać, bo ich nie zamknął. Dokładnie i to mogłoby być naprawdę bardzo dla nich groźne, jakby stracili jeszcze 2 tutaj obrońców bazy, to prawdopodobnie mógłby ten pojedynek się bardzo szybko zakończyć. Cosmic Radiance po raz kolejny odpalony. Ale walki chyba za bardzo nie będzie. Jeszcze Buster Shot. Tak. Dokładnie 0,7 zgłosi się Kortar porucznikiem w tym spotkaniu i zobaczymy, czy będą w stanie zawodnicy jego pozbierać się po tym kolejnym zabójstwie na koncie Hosana. Pojawia się w końcu Abaria tutaj na midzie i czy on będzie w stanie tutaj zapuszować razem ze swoimi sojusznikami tą wieżę. Fala jest daleko, tak więc będą musieli się przenieść ewentualnie gdzieś indziej, bądź też poczekać. Berczak wraca z bazy, tak samo też do bazy wrócił w tym momencie Kubyt oraz Xidi. Mnóstwo kulek. Tak, i te kulki mogą oznaczać dla kogoś wyrok śmierci. No widzimy, sypią się troszeczkę tutaj zawodnicy i posypał się nam również Babunia. Te bloby jeszcze starają się tutaj oczywiście wrócić do tej oryginalnej formy. Tak, i udało się oczywiście to dokończyć, można powiedzieć, tą transformację. Urbi natomiast nie będzie miał tego szczęścia. Teraz taki tilt wkroczył właśnie w ręce Urbiego, który no w sumie ma 2 zabójstwa, ale też 7 śmierci dokładnie jak jego jungler. Jungler opuścił rozgrywkę, tak więc chyba mamy koniec tego spotkania. Nawet nie ma tutaj żadnej pauzy związanej z tym, że tego zawodnika już z nami nie ma. Puszowanie cały czas trwa. Nie wiem, Wojtku, czy był jakiś surrender vote? Nie, na razie jeszcze nic nie widzę, żeby takowego było. A być może tutaj po prostu nie chcą też przedłużać, czując, że raczej już tego spotkania ugrać się tutaj nie uda. No zobaczymy, jeszcze tutaj jakaś walka cały czas trwa. Coś ciężkiego spadło na głowę Xidiego, który był wcześniej co prawda zabić się w stanie Hosana, ale to mimo wszystko może za bardzo nie uratować jego drużyny. Kubyt, a to oczywiście Exhaust nie pomoże. Dokładnie, ten trudny mecz jest w ogóle nieblokowany przez wyczerpanie, to trzeba brać pod uwagę. Kortar wrócił tylko po to, żeby wyjść po raz kolejny. Chciał jeszcze sprawdzić, czy czasem jego sojusznicy nie wrócili do tej rozgrywki, ale tak się nie stało. Overused będzie czwartym finalistą tego turnieju, który rozbędzie się w Łodzi i zmierzy się z KMT. Tak więc mamy taką powtórkę z tego sezonu wiosennego, kiedy to zeszli, jeżeli Overused okazało się lepsze i później zostało wicemistrzem Polski. Teraz w całkiem odmienionym składzie kilku zawodników innych. No i zobaczymy, jak sobie poradzą, bo KMT jednak radzi sobie niesamowicie dobrze. Porównanie tego, co radziło sobie Illuminor Gaming kilka tygodni, czy kilka miesięcy temu. A ostatnia wieża Nexusowa pada i pozostaje sam Nexus. Tak, obrony tutaj już naturalnie nie będzie, także za kilka sekund zobaczymy zwycięską drużynę Overused. Czyli można powiedzieć, że te przewidywania jeszcze na samym początku tego turnieju w większości się wypełniły. Jeszcze tutaj oczywiście Ice Beast to przeżył na leczce zdrowia. Także gratulacje, no, znamy wszystkich finalistów, pozostałe zespoły zmierzą się ze sobą jeszcze w tej fazie 5-8, tak jak mówiliśmy wcześniej. Odbędzie się to wszystko 21, 23 i 25